Dzień dobry, otwieram sesję Rady Miejskiej w Ocentynie. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę się jeszcze podpisać. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Burmistrza pana Dariusza Skibę, wiceburmistrza pana Andrzeja Jaroszyńskiego, sekretarza pana Wojciecha Furmanka, kierownika ośrodka zdrowia pana Jarosława Dziedzińskiego, skarbnik panią Danutę Kopeć, kierownik MOPS panią Beatę Dulębę. Witam wszystkich przybyłych radnych na dzisiejszą sesję. Był jeden mieszkaniec, ale nie ma. Wróci podobno. Pan radny. Pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami obrady Rady Miejskiej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji, wyrażacie Państwo zgodę na upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów tak zwanego ROL. Przechodzimy do punktu drugiego, stwierdzenie kworum. Bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum. Proszę jeszcze pana Włodzimierza Wąterskiego o potwierdzenie kworum. Dobrze. Dziękuję.
Szanowni Państwo Radni, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Bardzo proszę Państwa Radnych o potwierdzenie ponownie kworum. Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, również potwierdzone przez Państwa radnych kworum, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest zatwierdzenie porządku obrad. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście przed sesją. Pragnę tylko zapytać, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Szanowni radni, chciałbym w dzisiejszym zdjąć z porządku obrad jedną uchwałę. Uchwałę w punkcie 13. Jest to w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stającej własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym miejscowości Śniadka. Otóż chcę spotkać się tam mieszkańcami po świętach w Szkole Podstawowej w Śniadce, aby szerzej omówić no, to działanie, które podejmuje gmina Bodzentyn, żeby nie było jakichś wątpliwości. Więc spotkanie odbędzie się po świętach, po 20 kwietnia, żeby uszczegółowić to działanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny, pan Dominik Dudek. Szanowni Państwo, tutaj mimowolnie byłem świadkiem dyskusji, że podobne problemy są w miejscowości Wiącka, w sołectwie Wiącka. Ja myślę, że podobne problemy dotyczące tego, że to powinno najpierw zostać skonsultowane z mieszkańcami, a dopiero później przedstawiane Radzie Miejskiej i na sesji poddawane pod głosowanie. Każda taka uchwała powinna być poprzedzona rozmowami z mieszkańcami, w związku z czym wnoszę o zdjęcie tych uchwał dotyczących tych działek, gdzie nie przeprowadzono konsultacji. Z tego co słyszałem, to chyba konsultacje były przeprowadzone tylko i wyłącznie w Wilkowie. Nie wiem, czy pozostałe miejscowości, czy w pozostałych miejscowościach skonsultowano to z mieszkańcami. Uważam, że jak najbardziej trzeba to z mieszkańcami skonsultować, ponieważ mieszkańcy w sposób ciągły tutaj mieszkają, a władza jest, a za chwilę może jej nie być. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę pani radna, pani Marzanna Worek. Ja chciałam powiedzieć jeszcze a propos Sieradowic, bo takie konsultacje w Sieradowicach też się odbyły wcześniej jeszcze, za czym została wykonana kanalizacja. Pan burmistrz był na tym zebraniu wtedy. Podjęliśmy decyzję a propos tej działki, że na razie jej nie sprzedajemy, ponieważ jeśli zaistnieje konieczność budowania przepompowni, to będzie to zrobione właśnie na tej działce. A ponieważ teraz kanalizacja już jest, więc myślę, że działka może zostać poddana tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Także poddaję pod głosowanie, kto jest za zdjęciem z porządku obrad z punktu 13 pod punktu I zgodnie z wnioskiem burmistrza. Kto jest za? Czy możemy jeszcze raz? Czy możemy? To znaczy, ja bym bardzo prosiła, ponieważ ja chciałam zamknąć sobie okno dyskusji, a już się nacisnęło mi głosowanie i w tym momencie zagłosowałam nie tak, jakbym tego chciała. Także bardzo bym prosiła jeszcze raz. Jeszcze nie zamknęłam okna dyskusji, a już. Czy Państwo radni zgadzają się na ponownie
za głosowanie nad wnioskiem. Ja rozumiem, że nic nie zmieni, natomiast zapytam państwa radnych, czy zgadzają się na ponowne głosowanie. Tak. Ta, bardzo proszę. Proszę, przegłosujemy. Bardzo proszę państwa radnych o podniesienie ręki w głosowaniu takim normalnym. Proszę. Jeżeli to nie jest jakimś dodatkowym utrudnieniem, bardzo proszę. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie wniosek o reasumpcję. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że radni przyjęli większością głosów reasumpcję głosowania. Przystąpimy teraz do głosowania wniosku pana burmistrza. Jeszcze raz państwa radnych zapytam, kto jest za zdjęciem z porządku obrad z punktu 13 podpunktu i. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że większością głosów został przyjęty wniosek pana burmistrza. I jeszcze raz proszę jeszcze o przegłosowanie wniosku pana radnego, pana Dominika Dudka, który wnioskował o zdjęcie uchwał, które nie były skonsultowane z mieszkańcami. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę jeszcze o zagłosowanie panią Agnieszkę Barcikowską. Stwierdzam, że wniosek pana radnego Dominika Dudka został przez państwa radnych odrzucony. Proszę państwa radnych o przegłosowanie całego porządku obrad po zmianach. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że Rada większością głosów przyjęła porządek obrad już po dokonanych zmianach. Przechodzimy do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 grudnia. Protokół był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz dostępny dla państwa radnych. Nie zostały wniesione żadne uwagi do protokołu. Proszę państwa radnych o przegłosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje.
Stwierdzam, że protokół sesji z dnia 14 grudnia 2021 roku został przez Państwa radnych przyjęty większością głosów. Przechodzimy do punktu 5. To jest sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy Bodzentyn między sesjami za pierwszy kwartał 2020 roku. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, kończy się kwartał pierwszy tego roku i zgodnie z zapowiedziami wcześniejszymi chcę przedstawić krótkie sprawozdanie najważniejszych wydarzeń, działań w ostatnich 3 miesiącach. A więc 3 stycznia na początku roku było spotkanie z kierownikami naszym referatu w Urzędzie Miasta Gminy Bodzentyn w sprawie planowanych inwestycji na rok bieżący. Podpisałem też umowę dotyczącą kredytu z rachunków bieżących. Umowa została podpisana z dyrektorem Banku Spółdzielczego w Bodzentynie. 4 stycznia podpisałem agentarialny w kancelarii w Kielcach w sprawie zakupu działki miejscowości w dwóch parcele. To jest pod drogę. Działka była kupiona. Spotkanie w siedzibie dyrekcji Parku Narodowego z panem dyrektorem Leklewskim w sprawie budowy tras rowerowych na terenie naszej gminy. Spotkanie w Sarach Starej Wsi z panią prezes spółki Moniką Jamrus na terenie, gdzie są cykliczne awarie kanalizacji. 11 stycznia odbyłem spotkanie w Radomiu z dyrektorem LDLP Radom w sprawie wymiany gruntów między jednostkami. 12 stycznia odbyłem spotkanie na oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie z panią prezes PUK. 15 stycznia spotkanie odbyło się w miejscowości Święta Katarzyna, ulicy Jodłowej w sprawie projektu budowy kanalizacji. 15 stycznia w Urzędzie Gminy spotkałem się z przedstawicielami zarządu OSP jednostek OSP Bodzentyn. 19 stycznia podpisałem umowę z wykonawcą w ramach rewitalizacji Bodzentyna etap drugi. 20 stycznia spotkanie z firmą projektową w sprawie nieszczelności sieci kanalizacyjnej w Wilkowie i Świętej Katarzynie. 21 stycznia to była sesja Rady Miejskiej. Później w tym samym dniu odbyło się spotkanie w sprawie dalszej budowy kanalizacji w gminie Bodzentyn z firmą budowlaną oraz panią prezes PUK. 25 stycznia odbyłem też spotkanie w Kielcach samorządowe w sprawie klastra wodorowego imienia braci Łaszczyńskich. 26 stycznia odbyło się spotkanie w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w sprawie zakupu samochodu dla OSP Wzdół. 30 stycznia to był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bodzentynie oraz koncert kolęd w kościele parafialnym. 31 stycznia spotkanie wójtów, burmistrzów, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. To było zdalne spotkanie w sprawie uchwalenia budżetu. Też później byłem na wyjeździe w starostwie i w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. 2 lutego spotkanie z kierownikami referatów Urzędu Gminy w sprawie przetargów, inwestycji, planów na bieżący rok. 3 lutego wyjechałem z panią Teresą Bzymek, z panią sołtys też Zagadło w sprawie budowy sieci gazowej w Dąbrowie Dolnej, Celinach i w częściach gminy najbliżej położonych przy gminie Pawłów i Nowa Słupia. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie linii autobusowej na terenie gminy Bodzentyn. 9 lutego odbyło się spotkanie z członkiem zarządu powiatu starachowickiego panem Materkiem Jerzym w sprawie trasy, planowanej trasy rowerowej Eurovelo. 10 lutego była objazdowa kontrola stanu dróg po zimie, czy w trakcie zimy w miejscowościach Wzdół, Psary, Chucisko, Siadowice, Leśna, Śniadka, Wola Szygielkowa, Celiny, Dąbrowa. 11 lutego spotkanie wójtów, burmistrzów gmin, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie przebiegu trasy Eurovelo 11 w Samsonowie. 12 lutego
Byłem na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym OSP w Bozentynie. 14 lutego była uroczystość skromna z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową tutaj w Bozentynie przy pomniku. Spotkanie z prezesem firmy New Power w sprawie grupy zakupowej energii elektrycznej dla gminy Bozentyn. 17 lutego podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódzkim na opiekę wytchnieniową i na asystenta osoby niepełnosprawnej. Również odbyło się posiedzenie Grupy Kapitałowej Banku Publicznego w Bozentynie. A wieczorem było spotkanie z mieszkańcami Świadowic, z projektantem w sprawie budowy, przebudowy drogi powiatowej w Świadowicach i Śniadce. Świadowice parcele. 18 lutego spotkanie z firmą Voltra spółka z o.o. również w sprawie zakupu energii. Wieczorem spotkanie tego samego dnia z mieszkańcami ulicy Sosnowej Świetlicy w Wilkowie. 19 lutego walne zgromadzenie OSP we Wzdole, to był zastępca. 21 lutego podpisałem umowę z wykonawcą na budowę amfiteatru w Bozentynie. 23 lutego podpisałem umowę w Banku Półdzielczym na projekt, czyli zadanie pod nazwą Cyfrowa Gmina. W tym samym dniu spotkałem się z wójtem Lato tutaj w Urzędzie Gminy, wójtem Gminy Masłów w sprawie wspólnych inwestycji międzygminnych. 25 lutego to już jest taki dzień znaczący dla nas wszystkich. To jest dzień po wywołaniu wojny przez Rosję. Spotkaliśmy się tutaj z zespołem zarządzania kryzysowego tutaj w Bozentynie, właśnie w związku z wojną w Ukrainie. 25 lutego spotkanie z mieszkańcami ulicy Grabowej i Widokowej w Szkole Podstawowej Świętej Katarzynie w ramach projektu czy koncepcji przebudowy dróg gminnych. 28 lutego wideokonferencja z wojewodą w sprawie organizacji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. 1 marca spotkanie w starostwie w sprawie projektów dróg na terenie gminy Bozentyn. 3 marca odbyło się spotkanie w Kielcach związane z nowym projektem, tak zwanym koncepcja samowystarczalności energetycznej gminy. W tym samym dniu też podpisałem akt notarialny w Kielcach w celu wymiany gruntów w miejscowości Kamieniec. 3 marca też odbyło się spotkanie z mieszkańcami Bozentyna w sprawie koncepcji obwodnicy Bozentyna. 4 marca kolejne spotkanie na oczyszczalni ścieków Świętej Katarzynie z panią prezes Moniką Jambrus i pracownikami tej jednostki. 7 marca byłem na spotkaniu w powiecie kieleckim w starostwie z dyrektorem Pabianem odnośnie projektowanych dróg gminnych na terenie naszej gminy. Uroczyste ogłoszenie wyników drugiego naboru oraz przyznanie tytułu w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne. Marka Góry Wszystkie została wyróżniona w tym plebiscycie ogólnopolski, to był projekt. Spotkanie w placówce naszej z kierownikiem służby zdrowia w sprawie usług medycznych dla uchodźców z Ukrainy. 8 marca spotkanie z wojewodą dotyczące uchodźców z Ukrainy przybywających do naszego regionu i przebywających w naszym województwie. 10 marca spotkanie z projektantem panem Kubickim w starostwie w sprawie projektów dróg gminnych i powiatowych. 11 marca odbyła się wideokonferencja z wojewodą w sprawie uchodźców z Ukrainy. 14 marca odbyły się wizyty w szkołach w sprawie uczęszczania dzieci ukraińskich do naszych szkół. W tym samym dniu też odbyło się spotkanie z prezesami jednostek OSP, zarządami OSP w sprawie przyjęcia i pomocy uchodźców z Ukrainy. 15 marca spotkanie w Kielcach kolejne z panem Kubickim w sprawie projektu przebudowy dróg powiatowych, a później spotkanie z mieszkańcami, głównie z mieszkańcem w sprawie przyłączenia kanalizacji do sieci kanalizacyjnej do remizy, do świetlicy.
I też było spotkanie z sołtysami naszej gminy w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. 16 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Armii Krajowej i Pasieka w sprawie przebudowy wodociągu, przebudowy odwodnienia i fragmentu dróg tutaj w urzędzie gminy. 19 marca niedawno odbył się marsz, 30 marsz szlakiem powstańców styczniowych Suchedni w Bodzentyn. 21 marca wideokonferencja z wojewodą w sprawie edukacji dzieci ukraińskich. Później odbyły się uroczystości w Ciekotach, trzonem domów z okazji Dnia Sołtysa, parlamentarzystami, z samorządowcami. 22 marca spotkanie odbyło się z firmą wykonawcą na terenie przebudowy dróg, drogi powiatowej w Wilkowie Świętej Katarzynie oraz odbyła się gala Lider Ekonomii Społecznej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. No i dzisiaj jest sesja, także dziękuję za wysłuchanie sprawozdania. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 6. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji programu rewitalizacji gminy Bodzentyn na lata 2016-2023. Takowe sprawozdanie jest zamieszczone w informatorze e-sesja. Było również omawiane na posiedzeniu stałych komisji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 7. To jest raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Bodzentyn za lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. Również takowy raport państwo radni otrzymali do wglądu. Jest zamieszczony w systemie e-sesja. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 8. Raport z prowadzonej działalności za okres 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Tak jak i poprzednie raporty i sprawozdania, również ten raport jest zamieszczony do wglądu w systemie e-sesja. Państwo radni mieli możliwość zapoznania. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 9. To jest sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie za okres 01.01.2021 rok do 31 grudnia 2021 rok. Takowe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu stałych komisji oraz państwo radni otrzymali do zapoznania się z nim. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 10. To jest sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2021 rok do 31 grudnia 2021 rok. Również takowe sprawozdanie było omawiane przez panią kierownik, panią Beatę Dulębę na posiedzeniu stałych komisji. Państwo radni mogli się z tym sprawozdaniem zapoznać. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 11. To jest sprawozdanie za 2021 rok z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025. Tak jak i pozostałe sprawozdania, państwo mają do wglądu oczywiście. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 12. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Bodzentyn za rok 2021. Również takie sprawozdanie było analizowane na posiedzeniu stałych komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 13. To jest podjęcie uchwał w sprawie i to jest podpunkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2047. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2047 została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia innego zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś by chciał zabrać głos, to ja proszę o zgłaszanie tego, a ja dopiero będę przystępować, nie będę za każdym razem pytać, czy ktoś z Państwa radnych chce, tylko z automatu proszę podnosić rękę bądź też do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zaciągnięcia innego zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Stwierdzam, że uchwała w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu E. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzentyn w roku 2022. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzentyn w 2022 roku została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest podpunkt F. Przyjęcia programu osłonowego gminy Bodzentyn Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego gminy Bodzentyn Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt G. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest podpunkt H. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie bezprzetargowych. W trybie przetargowym, tak, przepraszam. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Panie burmistrzu, mam pytanie. Czym zdeterminowana jest sprzedaż tych działek? Bo tak jak wspomniałem na wstępie sesji, uważam, że w porządku w stosunku do mieszkańców byłoby to, żeby z nimi to skonsultować. No, spotkało się to z reakcją radnych, co możemy zaobserwować po wynikach głosowania, ale pytanie jest następujące. Czym to jest zdeterminowane? Na jednej z ostatnich komisji pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie mówił, że jest już w planach sprzedaż mieszkań w domu lekarza w Bodzentynie. I pytanie jest takie, co wy jeszcze zamierzacie sprzedać? Urząd może, szkołę? Sprzedajmy wszystko po kolei może. Panie burmistrzu, łatwo jest sprzedawać, bardzo łatwo jest sprzedawać, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ceny za nieruchomości rosną w zastraszającym tempie. Ktoś, kto dzisiaj coś sprzedaje, no albo jest zdeterminowany i postawiony pod ścianą, że musi sprzedać, ale nikt rozsądnie myślący nie sprzedaje dzisiaj żadnych nieruchomości, bo wszystko idzie w górę. I pytanie stąd takie, dlaczego to robimy? Może lepiej zastanowić się nad wydatkowaniem pieniędzy i wydatkowywać te pieniądze jeszcze lepiej, trafniej? Taka moja uwaga. Kolejne pytanie. Zlecone są już wyceny działek, to powiedział pan pracownik na jednej z komisji. To ja się tak zastanawiam, jak już zleciliśmy wyceny działek, to pokazuje, że to głosowanie to jest tylko formalność, czyli ja w ciemno mogę powiedzieć, że wszyscy przegłosujemy na pewno te uchwały, bo skoro już zlecamy nawet wycenę, to idziemy w kierunku takim, że będzie to wszystko, no to jest tylko formalność.
Kolejna rzecz, przetarg nieograniczony. A czy moglibyśmy to zrobić w przetargu nieograniczonym ustnym? To znaczy, spotykają się mieszkańcy, jeżeli już państwo wyrazicie zgodę na sprzedaż, w uzasadnieniach tych uchwał o sprzedaży jest napisane, że jest bardzo duże zainteresowanie tymi działkami. W związku z tym, skoro jest tak duże zainteresowanie tymi działkami, to może spotkajmy się, ci chętni, którzy chcą to kupić, spotkajmy się na sali konferencyjnej i zróbmy przetarg nieograniczony, otwarty, że każdy może przyjść i licytować. Tak, abyśmy uzyskali jak największe kwoty. Jeżeli, mówię, państwo zdecydujecie. Tak jak wspomniałem, no jest w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Takie jest uzasadnienie. Czyli liczę, że tych nabywców troszeczkę by się pojawiło na tym przetargu i być może by tutaj oni w tej kwestii się wypowiedzieli i ta kwota byłaby bardzo duża. No żeby też uniknąć sytuacji, że możemy tylko minimalną kwotę za to zdobyć, czyli ktoś tam da złotówkę więcej niż wartość oszacowana, a być może to będą dużo, dużo większe kwoty. I pytanie jest kolejne. Czy ktoś analizował w ogóle te działki? Część z tych działek została zdjęta z porządku obrad. To akurat się chwali, bo w niektórych były po prostu popełnione no, mocne błędy. Tak jakby nikt nie analizował, co na tych działkach się znajduje, gdzie te działki się znajdują, czy mają one jakieś strategiczne znaczenie dla rozwoju naszej gminy. Jakby pan pokrótce mógł mi na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze radna pani Anna Obara. Ja bym się chciała tak odnieść do, przepraszam, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, państwo radni. Chciałabym się tak odnieść odnośnie tego przetargu ustnego. To tutaj nic pan nowego nie powiedział, bo już dawno z Agnieszką żeśmy taki wniosek, co prawda ustny, nieformalny, złożyłyśmy do pana burmistrza, bo właśnie też chcemy, żeby jak najwyższą kwotę tutaj uzyskać za sprzedaż działki w Wilkowie. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu, proszę. Pani przewodnicząca, szanowna rado, szanowni państwo, szanowny panie radno. Ameryki pan tu nie odkrył, bo przetarg jest zgodnie z prawem, jest nieograniczony i każdy ma możliwość i prawo do tego przystąpienia. Oczywiście, chce pan to zapowiedzieć? Ale chciałbym po prostu skończyć to, co pan tutaj, pan się niepokoi strasznie, niecierpliwi się wypowiedziami i ta złośliwość pana jest na miejscu, bo mówi pan tu sprzedajmy szkoły, urząd, takie trochę uszczypliwe to jest takie działanie. Pierwsze, drodzy państwo, kilka lat temu przedstawiłem wszystkim radnym nieruchomości, które są własnością gminy, które są nieużytkami w rezultacie. Część gruntów jest dzierżawiony przez rolników, a część to są nieużytki. I ja pytałem radnych, jakie mają plany do mieszkańców też wielokrotnie, co z tymi gruntami robić. Dlaczego pan pytał? Dlatego, że realizujemy szereg inwestycji wielomilionowych na tych nieruchomościach. Tu pani radna Borek podkreśliła bardzo ważną rzecz odnośnie działki w Siadowicach. Kilka lat temu było spotkanie mieszkańcami w Siadowicach o możliwość zbycia tego przez gminę na inwestycje prowadzone w tym sołectwie. Nie u Darka Skiby, nie u Furmanka, tylko w tym sołectwie. Na cel publiczny. Pieniądze publiczne na cel publiczny. To jest normalna procedura w państwie polskim. Wtedy mieszkańcy faktycznie w obawie, że na etapie projektowania kanalizacji działka może być potrzebna. I na tym przedstawiliśmy temat. W obecnej sytuacji, gdzie w Siadowicach zrobiliśmy remonty remizy, świetlicy, robiliśmy drogę na śniadce pierwszej, śniadce drugiej, na parcelach, na łączniku, śniadka trzecia, druga i tak dalej. Projektujemy drogi powiatowe dla powiatu, wydajemy mnóstwo pieniędzy, których pan nie popiera, panie radny, nie głosuje pan za budżetem. Jest pan przeciwny. I w majestacie jakiego prawa pan podważa nasze decyzje? Jako kto? To jest śmieszne dla pana, ale
ale pan tak robi. Pan cały czas nie głosuje za budżetem, gdzie są kluczowe, zasadnicze działania, są prowadzone zmiany do budżetu dla mieszkańców naszej gminy. I te grunty, które są od lat niewykorzystywane przez gminę i środki z nich pozyskane będą przeznaczane na inwestycje publiczne. Nie na imprezy, na wyjazdy integracyjne, ale na inwestycje, które są prowadzone. W każdej miejscowości coś projektujemy, coś robiliśmy, coś robić będziemy. I to jest normalna rzecz, procedura. I tu nie mówmy, nie panie starszy, że chcemy sprzedać jakieś szkoły czy budynek Urzędu Gminy, tylko że ziemie czy nieruchomości, które nie stanowią strategicznego jakby działania czy potrzeb strategicznych dla urzędu, mogą służyć dla potencjalnych nabywców, którzy tutaj wybudują może domki, może osiedla, zamieszkają u nas nowi ludzie może, inwestorzy, którzy później będą płacić podatki do budżetu gminy. Też to jest cel, jeden z celów nadrzędnych. Normalna rzecz. Zaznaczył pan też, że chcemy sprzedać, zbyć mieszkania przy ośrodku zdrowia w Bodzentynie. To jest temat wałkowany od co najmniej 100 lat. Jeszcze o tym myślał poprzedni mój. To nie jest sprawa prosta, to jest trudna, bo to jest majątek gminny. Tam mieszkają ludzie, którzy chcą to kupić, wnioskowali, wnioskują, chcą zakupić, którzy wynajmują czy płacą za te mieszkania od wielu lat i chcą to po prostu kupić po wycenie rzeczoznawcy. No i właśnie chcą remontować. I skąd my, panie radny, weźmiemy na remonty tego, żeby to ocieplić, a tam trzeba wpompować około 1 000 000 zł, żeby zrobić termodernizację, wymianę okien, może jeszcze wodociąg, może jeszcze tę sieć przyłączeniową, może jeszcze dach, może rynny, może okna, może drzwi. Skąd weźmiemy 1 000 000 zł w tych czasach na modernizację tego obiektu? Pana to nie interesuje, ja o tym wiem. Taki pan już jest skonstruowany. Dlatego panikowanie i kolejny raz sianie jakiegoś tutaj niepokoju jest bezzasadne. To są nieruchomości. Tu jest też dzisiejsza uchwała w Wilkowie. Wilków, gdzie jednocześnie, nie wiem czy pan wie, czy pan głosował, chyba nie za budżetem, jest tam zakup nieruchomości koło szkoły w Świętej Katarzynie, gdzie tam jest budynek drewniany, który ma służyć dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla dzieci i boisko. Jedyna szkoła w Bodzentynie, w gminie Bodzentyn, która nie ma boiska. I z wielkim trudem udało nam się przekonać właściciela na zbycie na rzecz gminy, na cel publiczny podkreślam, nieruchomości położonej za ogrodzeniem przy szkole podstawowej. I na to też trzeba mieć pieniądze. I co jeszcze? Przekonaliśmy mieszkańców, jestem wdzięczny Wilkowa, że nieruchomość, która jest w Wilkowie, te pieniądze też pójdą na boisko w Świętej Katarzynie. Partnerska, sąsiedzka pomoc do innego sołectwa w rozumieniu. Mimo, że wiele rodzin, wiele dzieci jeździ do szkoły w Mochocicach, Solasterii. Więc na tym polega nasza praca, współpraca, a nie na jątrzeniu i pokazywaniu, że robimy coś złego. Wszystkie środki, które są będą pozyskane, idą na cel publiczny. Nic szczególnego. Podpalanie, próba podpalania przez pana naszych działań, nie ma żadnego uzasadnienia i żadnej obawy, bo jak to mówiliśmy panie radny, tutaj nikt nie jest przestępcą, nikt tu nie kradnie i te pieniądze zostaną w kasie gminy, a nie na jakieś zbytki. Dziękuję. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Panie burmistrzu, pyta pan, dlaczego ja to robię, dlaczego ja analizuję wasze działania. Panie burmistrzu, bo ja jestem radnym Bodzentyna wybranym przez mieszkańców. Nie wiem, czy pan to rozumie. No, pani przewodnicząca powiedziała, jak to wygląda na poprzedniej sesji albo jednej z poprzednich sesji na koniec, w czym wprawiła zdumienie wiele osób.
To, co pan myśli na mój temat, panie burmistrzu, to są tylko pana spostrzeżenia i dzięki Bogu nikt ich nie potwierdza, a wręcz przeciwnie, ludzie mają całkiem inne zdanie niż pan do mojej osoby. Mógł się pan o tym przekonać, no mógł się pan, nawet SMS-y pan gdzieś pisał w tej sprawie, no panie burmistrzu, tak, tak, dlatego... No. Pani prywatne przewodnicząca, SMS-y nie pani są tematem. Pani przewodnicząca, spokojnie. Niech pani, niech szanowni pani. Szanowni państwo, niech... proszę o spokój, a pana radnego Dominika Dudka proszę o konkretnie zadawanie pytań. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo, tylko tu trzeba częściej ingerować w to, jak się ludzie zachowują, że zabierają głos bez wystąpienia o niego i uzyskania tego głosu od pani. Nie, panie sekretarzu, żaden Pegasus, po prostu ktoś mi poinformował, że dostał SMS-a od pana burmistrza i tyle w temacie, zamykamy temat. Powiem tak, pieniądze można pozyskiwać z wielu źródeł, z wielu stron, dlatego ja też zastanawiałem się, czy stać nas na maksymalną pensję dla burmistrza, czy stać nas na maksymalną dietę dla pani przewodniczącej. Panie Teofil, jak pan nie wie, co to jest, to niech pan wysłucha do końca, spokojnie. A jak pan nie zrozumie, to ja panu powtórzę. No nie ma problemu. Chodzi o to, że naprawdę można to było w wielu miejscach spróbować zaoszczędzić. Moja opinia, można lepiej zarządzać tą gminą i takiej opinii się trzymam, panie burmistrzu. Tak jak wspomniałem, sprzedaż w dzisiejszych czasach, no ja bym osobiście nic nie sprzedał w dzisiejszych czasach. Już a pan traktuję, o tym mówił. Pani przewodnicząca, cieszę się, ale to chcę podkreślić. Nie musi mi pani zabierać głosu w sprawach, gdzie wypowiadam się spokojnie i w temacie. Nie czynię tego. Zwracam panu tylko uwagę. Proszę wypowiadać dlatego, się dalej. Dlatego, panie burmistrzu, chciałem, żeby po prostu mieszkańcy zwrócili na to uwagę, że dzisiaj to się kupuje, bo jest koniunktura na zakup nieruchomości, a nie na ich sprzedaż. Stąd moje wątpliwości, moje zdziwienie, że tutaj tak to wygląda. Tym bardziej wie pan, jak wyglądała tu rozmowa przed sesją z radnym sołectwa, już nie będę mówił którego, gdzie nie do końca jeszcze to wszystko jest ustalone tak z mieszkańcami i tak chętnie mieszkańcy podchodzą do tej sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w kilku zdaniach. Mówi pan, że pan by dzisiaj kupował działki, a nie sprzedawał, a na sesji grudniowej głosował pan przeciwko budżetowi, w którym był zapis zakupu działki w Świętej Katarzynie. Proszę państwa, my tych działek i wartość tych działek, które kupiliśmy, wielokrotnie przewyższa wartość tych działek, które w tej chwili są zaplanowane do sprzedaży. Przypomnę tylko parking, za który też jeździliśmy w różne miejsca tutaj i jak pan sobie porówna wartość tego parkingu, tej działki, na której jest parking 6 lat temu, a wartość ewentualną dzisiaj, jakoś to panu uciekło. Dwa. Jak pan sobie popatrzy na strony rządowe, to w tej chwili rozpoczęły się prace, a już od 2 miesięcy toczą się konsultacje dotyczące zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nowelizacji ustawy. I część tych działek, na przykład ta, która została zdjęta dziś, jeśli dobrze pamiętam, Śniadka, leży w takim terenie, że jeśli ktoś tam w ciągu 2 lat nie złoży o warunki na to, na co będzie chciał, to ta działka będzie tylko i wyłącznie działką rolną. I niech mi pan powie, czy wartość działki rolnej będzie kiedykolwiek wyższa od działki, na której można cokolwiek wybudować. 3. Tak jak mówiliśmy, czekaliśmy z tymi wszystkimi działkami do momentu, aż skończymy kanalizację, ze względu na to, że były potrzeby, mogły być potrzeby, żeby zamieniać z kimś grunty, żeby uzyskać tereny pod przepompownię i drogi dojazdowe. Jak pan dobrze wie, spółka w tej chwili wszystkie te działki pod przepompownię, pod drogi, albo ma wykupione, albo ma służebność. Są to tereny poregulowane, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. Apeluję pan tutaj również, żeby przetargi były nieograniczone w formie tutaj licytacji na sali. Tak będzie, proszę pana, bo tak to się zwykle robi. Znaczy, powiedziałem zwykle się robi, bo niech pan sobie zajrzy, w jaki sposób była sprzedawana działka, na której jest
dziś było boisko, na którym trenowała Łysica. Czy był to przetarg ograniczony, czy nie był to przetarg ograniczony? I jakie zawierał elementy? I ile osób było na terenie gminy Bodzentyn, które tą działkę mogły kupić? Bardzo bym prosił, żeby pan to przeanalizował i czy to miało wpływ na cenę tej działki, czy nie. Byłbym z tego powodu naprawdę szczęśliwy. Jeśli pan tak wszystko analizuje, to nie jest to aż tak odległa historia. Prosiłbym, żeby pan na to zwrócił uwagę i przeanalizował również fakt, ile tych działek kiedyś tam sprzedano, chociaż część z nich była słusznie sprzedana, ponieważ tam poszli i to jest ten sam kierunek. Nie wnikam w to, jak nie wiem, nie sprawdzałem tych pozostałych, jedną sprawdzałem. Wzięli to wszystko przedsiębiorcy, kupili, inwestują, płacą podatki. Zresztą powiem panu tak, jedna z dużych gmin sąsiedzkich, tam nawet rada, proszę państwa, jest też taka możliwość, natomiast my nie chcemy tego stosować. Rada w uchwale upoważniła prezydenta w jednej z niedalekich gmin, dość popularnego prezydenta, upoważniła do sprzedaży działek bez zgody rady na terenie miasta i sukcesywnie to robi, ponieważ też wychodzi z takiego założenia, że lepiej niech ktoś kupi, przekaże pieniądze, zapłaci do miasta, za te pieniądze można inwestować, a on coś wyremontuje, wybuduje, będzie to z korzyścią dla miasta i z korzyścią dla budżetu tego miasta. Może pan to skonsultować? Myślę, że numer telefonu pan ma. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz chce zabrać głos. Pan Dariusz Skiba, czy już nie? Pani przewodnicząca, może później, dobrze? To proszę, pan Włodzimierz Wąderski jeszcze podnosił rękę. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, moje zdanie odnośnie sprzedaży działek jest troszeczkę inne. Oglądałem ostatnio taki ciekawy program z byłym ministrem rolnictwa, panem Ardanowskim, który, no mi się wydaje, że jak pełni tą funkcję, był jednym z najlepszych ministrów rolnictwa, analizuje tą całą strategię teraz rozwoju tej Polski, analizuje naszą przyszłość i powiedział ludziom wszem i wobec, że musimy myśleć o tym, żeby każdy pięć ziemi, każdą działkę zagospodarować, żeby ta działka pracowała, żeby to pole po prostu produkowało żywność, bo tego nam kiedyś braknie. I zdanie moje jest takie, że jeżeli mamy działki, a nie są działkami budowlanymi, a są działkami rolnymi, żeby można było najlepiej sprzedać, jeżeli jest jakiś rolnik, który naprawdę jest na wysokim poziomie i dzierżawi po sąsiedzku tą działkę, żeby jemu rozszerzyć tą możliwość produkcji żywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Tak pokrótce, wspomniał pan zastępca burmistrza o parkingu w Świętej Katarzynie, o działce pod parking w Świętej Katarzynie. No panie burmistrzu, jakby nie stanowczy sprzeciw mieszkańców, to tam teraz mielibyśmy prywatnego inwestora na części tego parkingu. Tak, i płaciłby podatki na części tej działki, No dobrze, mielibyśmy tak, panie burmistrzu, tylko precyzja jest też taka, że o tym pan jakoś zapomniał, że dzięki stanowczemu sprzeciwowi mieszkańców skończyło się tak, jak się skończyło. Znaczy wie pan się może nie zgadzać, pan się może, tylko to już nie wiem, czy pan pamięta, że wy tam planowaliście boisko w pewnym momencie. No ale dobrze, planowaliście, to wie pan, no wszystko się zmienia, koniunktura się zmienia i tutaj się odniosę do wypowiedzi pana burmistrza Skiby. Tak jak tutaj pan zastępca zauważył, były inne plany, są inne plany, najpierw miało być boisko w innej lokalizacji, teraz będzie w innej, dlatego trudno, panie burmistrzu, określić, do czego te działki nam się mogą przydać za 5-10 lat. Stąd trzeba patrzeć realnie i w przyszłość, że być może tam coś udałoby się zrobić innego. Może będzie potrzeba, tak jak w Bodzentynie, na spotkaniu z mieszkańcami mowa była o obwodnicy, mamy działki przy Targowicy, one nie są chyba na sprzedaż na obecną chwilę, tutaj ich nie ma na sprzedaż, ale tak naprawdę, słucham? Widzi je pan tutaj te działki? Na stole ich nie widzę, panie burmistrzu. Na uchwałę pan. Panie burmistrzu, ale czy pan mnie słucha w ogóle, co ja do pana mówię? Że na razie ich tam nie ma. No to super, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, niech pani zapanuje nad panem zastępcą, bo cały czas przerywa mi głos. Niech pan wskaże strategiczne działki, które są tutaj. Panie burmistrzu, wskaże, jak wystawicie pozostałe na sprzedaż w Bodzentynie. No ja jestem przeciwny, panie burmistrzu.
Panie burmistrzu, jestem przeciwny wszystkim sprzedażom tych działek. No to pani przewodnicząca, czy pani zapanuje nad tym, czy nie? Bo ja zabieram głos, dostaję głos od pani, a jest notorycznie mi ten głos przerywany przez zastępcę. Pani nie reaguje, uśmiecha się. No ja nie wiem, czy to jest śmieszne. Panie wiceprzewodniczący, panie wiceburmistrzu, bardzo proszę pozwolić wypowiedzieć się radnemu panu Dominikowi Dudek. No, panie wiceburmistrzu, przerwać głos pan nie może, ale pan zaburza wypowiedź. Znaczy, no panujmy trochę nad tym i traktujmy wszystkich jednakowo, bo troszeczkę to jest nie na miejscu. To co mówię, święta Katarzyna pokazuje, że troszeczkę to wszystko inaczej wyglądało. Mówi pan, żebym przeanalizował, jak były działki sprzedawane w Bodzentynie. Panie burmistrzu, no ja nie chcę dodatkowej pracy urzędnikom nastarczać. No ile będę czekał na te dokumenty? Rok, dwa, trzy? Ja z trzema sprawami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie wylądowałem. Ja nie chcę panu pracy nastarczać, bo i tak będziecie wydłużać w nieskończoność udzielanie tych informacji, panie burmistrzu. To nie pokazujcie się tutaj jako osoby, które dajecie dokumenty od ręki, od tak, tylko po prostu niech mieszkańcy mają świadomość, że są dokumenty, które, mówię, będziemy mieli... Panie burmistrzu, mówię jak najbardziej na temat, bo pan mówi o analizie dokumentów. No panu się może nie wydawać, niech pan zapanuje nad emocjami, ja panu nie przerywałem, troszeczkę kultury. Szanowny panie radny, panie Dominiku Dudek, proszę nawiązywać do swoich wypowiedzi ściśle związanych z podjęciem uchwały. Niech pan nie bez przerwy poucza, uspokaja, bo to nie jest potrzebne. Po prostu każdy ma swoją dorosłość, swoją rozwagę i postępuje tak, jak uważa to za stosowne. Natomiast pan nie musi nikogo karcić. Proszę nawiązywać ściśle do swoich wypowiedzi. Pani przewodnicząca, jak najbardziej dotyczy to uchwały i tego, co powiedział pan burmistrz. Ponieważ mówi, żebym sobie analizował dokumenty, a ja chcę przedstawić, że ja chcę analizować dokumenty, tylko dokumentów nie dostaję. Dobrze, w innych no sprawach. To pan mówił, no dlatego proszę nie przerywać, jeżeli są sytuacje związane konkretnie z udostępnianiem dokumentów, z udostępnianiem informacji. Pani przewodnicząca, czy pani może tego pana doprowadzić do jakiegoś porządku normalnego, bo po prostu notorycznie przerywa głos i powiem pani tak, ja nie wiem, czy pani panuje jeszcze nad tą sesją, bo tu widzę, że troszeczkę się chaos zdaje. No ja też oglądam sesje w innych gminach i czegoś takiego no nigdzie nie zauważymy jak tutaj. Ja jeszcze raz pani przewodnicząca poproszę, aby pani obejrzała, jak wyglądały sesje, jak prowadził je pan Jan Wilkosz. Niech pani obejrzy, że naprawdę w gminie Bodzentyn mogą być sesje prowadzone w sposób normalny. To znaczy spokojny, kulturalny, nikt nikomu głosu nie przerywał, nikt nikomu nie wdawał się w niepotrzebne... A te pouczenia to nawiązują do pani, pana do pani się nawiązują, wypowiedzi? Pani, tak, do mojej wypowiedzi, do pani zachowania. Pani w sprawie podjęcia uchwały, tak, to pani jest przewodnicząca, ważne? To jest bardzo ważne. Że można się uczyć od czy blisko siedzących pani osób. Czy pani ma coś osób. Więcej do powiedzenia na temat podejmowanej uchwały? Tak, to pani słucham przewodnicząca. Pana. Jeżeli nie, to odbieram panu głos. Dobrze, pani przewodnicząca, mam jeszcze coś do powiedzenia to na temat tej pana. Uchwały. Dobrze, pani przewodnicząca. Mam rozwodzi się pan na lewo i na prawo. No daje mi pani głos, a teraz pani mi nie pozwala skończyć mojej wypowiedzi. Pani przewodnicząca, spokojnie proszę. Chodzi o to, że mam nadzieję, że osoby, które były tutaj przed sesją u pana burmistrza, odpowiednio zagłosują w tych sprawach. Dziękuję. Ja również panu dziękuję. Proszę, pani Marzanna Borek, proszę bardzo. Ponieważ akurat zatrzymaliśmy się przy działce w Sieradowicach, to ja jeszcze tylko tak pokrótce chciałam powiedzieć, że w Sieradowicach są dwie drogi gminne, które wymagają utwardzenia, poszerzenia. Tak, jedna droga jest to droga dojazdowa do domów, a druga droga dojazdowa do pól, ale była to droga przystosowana do jeżdżenia furmanką. Teraz jeżdżą kombajny, przyczepy. Niestety właściciele tych działek nie mogą się dostać do swoich pól, korzystając z uprzejmości innych rolników. Jeżdżą po prostu po polach i bardzo bym chciała właśnie, żeby pieniądze
uzyskane ze sprzedaży tej działki zostały wykorzystane częściowo, tak, na sfinalizowanie tych, no, utwardzenia tych dwóch dróg, które pomogą bardzo wielu rolnikom. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać? Proszę, pani Agnieszka Barcikowska. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Do mieszkańców jest ta informacja. Sprzedaż działek zawsze budzi kontrowersje i zawsze jest to temat trudny do podjęcia decyzji, czy sprzedać, czy nie sprzedać, bo sprzedaje się zawsze tylko raz. I to nie jest tak, szanowni państwo, że sprzedajemy dlatego, że jest to rodzaj kaprysu. Tutaj sprzedaż, odwołuje się do ziemi w Wilkowie, jest na konkretny cel. Powiedział to już pan burmistrz, ale ja bym chciała, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że to nie jest tak, że rada po prostu podnosi prawą rękę, naciska i wychodzi do domu, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ależ oczywiście, że ma znaczenie. I tak jak tutaj powiedział pan burmistrz, też wiceburmistrz, nie są to kluczowe części, nie wiem, centra miejscowości, ziemia budowlana, nie wiem, jakaś bardzo istotna. Niemniej jednak, to nie jest tak, że budżet gminy jest w nadwyżce. Są to działania podjęte po to, żeby zrealizować rozpoczęte już inwestycje. I w kwestii Świętej Katarzyny, tutaj chciałam tylko powiedzieć, że to jest przełomowa chwila tak naprawdę dla szkoły i edukacji w szkole w Świętej Katarzynie, to, że możemy zakupić tą nieruchomość. I nie jesteśmy jasnowidzami, nie wiemy, co wydarzy się za rok, za dwa, za pięć, na co być może w danym momencie byłaby nam potrzebna inna nieruchomość, ale dzisiaj, tu i teraz sprzedaż ziemi w Wilkowie jest bardzo, bardzo potrzebna, żeby tą w Świętej Katarzynie dla mieszkańców kupić, tak? I podobne działania będą wykonane w innych miejscowościach. Taką informację mamy od burmistrza, zastępcy i na rozmowach w kuluarach, nie przed kamerami, była o tym mowa. Także chciałabym uspokoić mieszkańców, to nie jest tak, że to z lekką ręką po prostu sprzedajemy dla poprawienia nastrojów i wskaźników ekonomicznych gminy. Dziękuję. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Mam takie pytanie, czy kwota, no pewnie już jakieś operaty się pojawiły szacunkowe, ile to będzie warte, sprzedaży działki w Wilkowie pokryje koszty zakupu działki Świętej Katarzynie? Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Mogę, pani przewodnicząca? Proszę. Proszę państwa, tak jak pan sam wcześniej powiedział, na dzień dzisiejszy to wszystko jest płynne, tak? Na pewno będzie wycena, ona pewnie się już zmieni albo będzie musiała być zaktualizowana. Na pewno w pełni nie pokryje, nie ma dwóch zdań. Jak pan zauważył, pewnie w budżecie wartość tej działki przy szkole jest zupełnie inna niż wartość tamtej działki, ze względu nawet na położenie i na budynek, który się na niej znajduje. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt J. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działalność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez państwa radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt K. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez Państwa Radnych przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt L. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez Państwa Radnych przyjęta. Przepraszam. Jest nas 14. Sześć jest za, jeden przeciw, 7 się wstrzymało. Panie sekretarzu, nie wiem jak to rozstrzygnąć, bardzo bym prosiła, ponieważ 7 głosów jest wstrzymujących, ale tylko jeden jest przeciwny. Więcej przeciwnych niż za, to wtedy by nie. Rozumiem, wstrzymujących głosów nie bierzemy. Nie. Jeszcze może zweryfikujemy, ponieważ są podzielone głosy. Nie obowiązuje większość bezwzględna. Większość bezwzględna to wyjątkowy sytuacja. Rozumiem. Tu jest zwykłą większością głosów, czyli ma być więcej za niż przeciw. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez Państwa Radnych przyjęta 6 głosami za, 1 głosem przeciwnym przy 7 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt M. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Bodzentyn w trybie przetargowym została przez Państwa Radnych przyjęta większością głosów za. Przechodzimy do punktu 14. To są wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę Państwa o zadawanie pytań. Proszę radna pani Anna Obara. Panie Przewodniczeństwo, Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie, ja tu pytanie do Pana Kierownika POZ-u. Przepraszam, że nie poruszyłam tego tematu przy raporcie, ale miałam to na uwadze właśnie bardziej w wolnych wnioskach. Chodzi mi tutaj o pracę Pani doktor Krzoz. Mam liczne telefony, że w Świętej Katarzynie bardzo często Pani doktor Krzoz po prostu nie przyjmuje, bo albo na zwolnieniu lekarskim, albo na urlopie. A nawet jak przyjmuję, to czasami wpadnie na 5 minut, niby miała, znaczy ja mam takie telefony, tak? Ja osobiście sama się nie przekonałam, takie mam telefony, że nawet jak jest informacja, że miałaby być, to przychodzi na 5 minut i nagle potem tam wychodzi. I też nie przyjmuję na przykład, tak ostatnio miałam też taki telefon, że potrzebowała pani dla kilkuletniego dziecka tylko skierowania i pani, z której nie przyjęła, bo stwierdziła, że musi się udać do Bodzentyna. A pani tutaj zależało tylko i wyłącznie na skierowaniu takim, nie na skierowaniu, tylko na wizycie nawet i teleporadzie. Bo tak to automatycznie chyba ona musi potem do Bodzentyna chyba po skierowanie się chyba skierować potem, tak? Jak dobrze chyba kojarzę, czy nie?
I tutaj właśnie, gdyby pan jakoś, nie wiem, zainterweniował, nie wiem, czy pomyśleć o też dodatkowym innym lekarzu w Świętej Katarzynie, żeby też przyjmował, no bo naprawdę pani doktor Krzos tutaj przyjmuje, że tak powiem, tylko w cały świat. I jeszcze jedna sprawa dotyczy pani rejestratorki. Poruszaliśmy kiedyś ten temat już dawno temu, że pani rejestratorka jest bardzo nieprzyjemna, bardzo niemiła, opryskliwa, jak odbiera telefon. Tak naprawdę w tej chwili, jak jest tylko pani doktor Krzos, no to tak naprawdę ona tam chyba nie za bardzo jest, chyba, że tak powiem, potrzebna, bo kiedyś była tylko pani Basia i wystarczyła. Teraz jest rejestratorka i robi nam łaskę, że nas po prostu przyjmie. To tylko tyle do pana. Dziękuję. Dziękuję. Proszę następną zgłaszającą się radną do dyskusji jest pani radna, pani Marzanna Borek. Ja mam taką prośbę, żeby przy drogach gminnych jakiś pracownik zrobił przegląd znaków drogowych, bo większość z tych znaków po wichurach jest przechylona. Na razie ziemia była zamarznięta, ale teraz może już da się je bardziej osadzić. I są też znaki drogowe uszkodzone, które pewnie trzeba wymienić. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, na drodze gminnej między Sieradowicami pierwszymi a Sieradowicami drugimi, tam gdzie jest przepust, tutaj niedaleko pola pana Konopki, no jest bardzo dużo dziur. Akurat w tym miejscu, gdzie przepust, na tej nadlewce takiej powybijało się i trzeba by to załatać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Włodzimierz Bonderski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, mam taką wiedzę, że dzisiaj po prostu z oświaty sfera pomocnicza wybiera się do pana na rozmowę odnośnie podwyżek płac. Czy podwyżki płac w tym roku były w tej sferze pomocniczej w jakiś sposób udzielane już, czy może będą? Następna sprawa. Na Górnym Rynku jest kebab. Mieszkańcy Bozentyna mnie atakują. Czy prawdą jest, że kebab ma dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? Trzecie pytanie dotyczy komisariatu w Bodzentynie i po prostu ludzie są zbulwersowani po prostu postawą policji, nie interesuje się w ogóle Górnym Rynkiem, rozpoczął się już ten ciepły sezon, są bekowiska, pijaństwo znowu jest na dachach, samochodów, po prostu nie wiem, już ktoś mi rzucił taki temat, żebym się zwrócił do władzy o jakąś tam zmianę, ale nie będę mówił głośno, nie będę się narażał. Także bardzo bym prosił o jakąś interwencję w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radna pani Bogusława Jankowicz. Ja mam pytanie do pana wiceburmistrza. Proszę nam powiedzieć, jaka jest sytuacja właśnie w szkołach na terenie gminy Bodzentyn dotycząca uciekinierów z Ukrainy. Ile dzieci chodzi, do których szkół chodzą i czy w ogóle będą może jacyś nauczyciele zatrudniani odnośnie właśnie tych dzieci z Ukrainy. Dziękuję. Proszę, radna pani Ewelina Druszcz. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja bym bardzo prosiła o tutaj zgłoszenie odnośnie naprawy asfaltu na Dolnym Rynku tutaj przy rondzie oraz na ulicy Kieleckiej tutaj przy wjeździe do w rynek, bo też tutaj asfalt się bardzo jest zniszczony i zaczyna się kruszyć. Oraz mam ogromną prośbę o oczyszczenie ścieżek rowerowych, bo mieszkańcy również zgłaszają, że no ciężko się jeździ, ponieważ zalega na niej duża ilość piachu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Tadeusz Zieliński. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, przepraszam. Ja mam taką prośbę. Tam chodzi o działkę taką ostatnią, gdzie jest zalewana non-stop wodami spływanymi z Podlesia. To jest ostatnia działka, wiadomo o kogo chodzi, nie wiem nazwiska, czy mogę używać. Chodzi o oczyszczenie tych rowów i odpływy, żeby powiększyć i tak dalej. Tam no już to rozmawialiśmy z radnym Stofilem, oglądaliśmy to. Był tam jeden z usługodawców, także że no, trzeba by skierować tę firmę jakąś, żeby to zaczęła działać. Póki jest okazja teraz do łąki, jeszcze nie ma koszeń i tak dalej, nie? Powiatowa, no i tutaj do Grabowej, co idzie do nas, nie? To tam trzeba będzie przeczyścić ruch, powiększyć po prostu nie spływ tej wody, żeby, bo ona zalewa tę posesję tam. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek.
Dziękuję. Teraz tak. Pan Bonderski poruszył temat kontroli na Górnym Rynku, tylko ciężko jest tę kontrolę też przeprowadzać przy zgaszonym świetle. Powiem tak, podziwiam tych policjantów, że mają odwagę, znaczy oni mają obowiązek też, ale nie każdy podjąłby się tego, gdzie podchodzą do grupy osób stojących przy samochodzie i z latarkami kontrolują zarówno osoby, jak i zawartość bagażnika w tych samochodach, gdzie tak naprawdę nie za bardzo nawet wiedzą, z kim rozmawiają, bo jest ciemno, ciemno, jeszcze raz ciemno. Prosiłem też o włączenie światła na ulicy Armii Krajowej, Pasieka, tam gdzie są roboty prowadzone, bez efektu. Chodzi o to, że są wykopy, są nierówności i kwestią czasu jest, jak ktoś będzie tam szedł i będzie miał z tym problem. Tym bardziej, że no, mieszkańcy nie tylko spacerują do 12, ale również i później. To taka uwaga, może byśmy się zastanowili nad tym, aby w tym okresie letnim ten newralgiczny Górny Rynek po prostu włączyć tam oświetlenie. Kolejna sprawa. Urząd Pracy w Bodzentynie. Temat poruszany na poprzedniej sesji. Ja wystosowałem pismo do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odnośnie lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego i pojawiły się takie na przykład stwierdzenia, że w naszej ocenie LPIK w Bodzentynie posiada najgorsze warunki lokalowe spośród działających LPIK-ów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i to, że w związku z pozbawieniem LPIK-ów w Bodzentynie w marcu 2020 roku jednego pomieszczenia, informuje, że od dnia czerwca 2020 dyrekcja prowadzi rozmowy. I podsumowując, pan burmistrz nie przedstawił konkretnej propozycji dotyczącej koniecznej poprawy warunków lokalowych siedziby lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w Bodzentynie. To jest pismo z 25 lutego 2022 roku. Też mam pismo pana burmistrza, gdzie po prostu prosi o to, aby Powiatowy Urząd Pracy opuścił jedno z pomieszczeń i od tego momentu zaczął się cały ten problem. I prośba taka, żeby coś na ten temat powiedzieć. Kolejna sprawa, to co mówiłem na poprzedniej sesji pozostało bez echa, a myślę, że to są bardzo istotne rzeczy, a mianowicie kontrola Państwowego Inspektora Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Bibliotece Publicznej imienia Andeli Nawrót i Centrum Kultury w Bodzentynie. No ja już nie chcę pracowników obarczać pracą, dlatego występuję bezpośrednio do instytucji o protokoły ze stosownych kontroli. No i jest wiele punktów, które powiem tak, że troszeczkę wprawiły mnie w osłupienie. I nie wiem, czy była przeprowadzona ankieta. W ankiecie anonimowej pracownicy zgłosili wiele, no powiem tak, bulwersujących zachowań. I czy coś w tej sprawie zostało z panem dyrektorem ustalone, czy jakieś nie wiem, tłumaczenia ze strony pana dyrektora stosownie do tych wyników ankiet były przeprowadzone, czy na razie zostało to wszystko zamiecione pod dywan? Kolejna sprawa, nie wiem, czy to pani radnej Drusz chodziło o ten ubytek. Ja na poprzedniej sesji zgłaszałem ubytek w jezdni przy rondzie. To nie jest rondo, tylko skrzyżowanie takie specyficzne przy Lewiatanie. Tam jest ubytek, który miesiąc temu był zgłaszany. Czy coś w tej sprawie było, jakaś interwencja była podejmowana? Kolejne pytanie od mieszkańców, a konkretnie mieszkańców Podgórza. Kiedy zostaną poprawione rowy przy drodze Bodzentyn-Podgórze? Tam się pozapadały te kratki i mieszkańcy pytają, jak to będzie rozwiązane. I kolejne pytanie. Tak, Podgórze Bodzentyn. Kolejne pytanie. No, pomimo tego, że nie jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, udałem się na taką komisję. No i komisja trwała, no nie wiem, 2 minuty, 3 minuty. I pytanie moje jest do członków tej komisji. Dlaczego ta komisja nie odbyła się? Znaczy odbyła się, ale nie były rozpatrzone
elementy, które były przedmiotem tej komisji. To znaczy, tam były trzy elementy, które miały być przedmiotem tej komisji. Żaden z nich na tej komisji nie był analizowany i bardzo chciałbym dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. No już mamy nowy termin, 28 marca, w poniedziałek, godzina 8:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzenty i powiem tak, że mocno się zastanawiam, czy nie relacjonować posiedzenia tej komisji online, żeby mieszkańcy zobaczyli, jak radni podchodzą do swoich obowiązków. Artykuł 24 ustęp 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach oraz innych instytucji samorządowych, których został wybrany lub desygnowany. To jest, proszę Państwa, Wasz obowiązek, a tłumaczenia na komisji jednej z radnych, że jeżeli to jest nagrywane, to ja będę wychodzić z komisji, no dla mnie to są nie na miejscu. Każdy powinien sobie zdawać z tego, że startując na radnego, uzyskując mandat radnego, zostaje osobą publiczną i musi się liczyć zarówno z konsekwencjami pozytywnymi jak dieta, jak i negatywnymi jak praca w komisjach. Dlatego myślę, że bardzo bym prosił, aby ktoś z tej komisji odniósł się do tych elementów. I myślę, że to tyle. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie, pani przewodnicząca, przepraszam, do pana jeszcze jedno pytanie do pana kierownika Dziedzińskiego, bo mi to umknęło. Czy mógłby w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego jeden z doktorów, który pracował, z lekarzy, który został, pracował u nas w ośrodku, został zwolniony? Bo dostaliśmy zdawkowe wypowiedzi zarówno jednej, jak i drugiej strony bez podania konkretnych przyczyn, a myślę, że każdy lekarz jest na wagę złota, tym bardziej, że on był swego czasu bardzo zachwalany. Tak w dwóch słowach, w dwóch zdaniach, dlaczego ten pan lekarz został od nas zwolniony. Dziękuję bardzo. Proszę radna pani Zofia Gliwa. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowna rado, ja korzystając z obecności pana kierownika ośrodka zdrowia, chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, ponieważ ostatnio tak się składa, że codziennie jestem w ośrodku zdrowia. I to takie pozytywne spostrzeżenia moje, to jest to, że po prostu w ośrodku panuje bardzo spokój, nie ma kolejek, pacjenci przychodzą na godzinę, sytuacja się unormowała. To samo dotyczy również rehabilitacji, z której też korzystam, jest zabiegi wykonywane są bardzo sprawnie, jest organizacja bardzo dobra, nie trzeba wyczekiwać na zabieg w poczekalni, w tłumie pacjentów, jak to miało miejsce w dawnych latach. Dziękuję bardzo. A teraz do pana burmistrza jeszcze bym prosiła. Panie burmistrzu, prosiłabym o zorganizowanie spotkania z panem projektantem obwodnicy Bodzentyna i mieszkańcami Dąbrowy Górnej, ponieważ na ostatnim spotkaniu nasi mieszkańcy nie byli, ale sytuacja teraz wiemy jaka jest, że dwie koncepcje budowy obwodnicy biorą początek z Dąbrowy Górnej, więc chcielibyśmy, aby mieszkańcy wyrazili swoje zdanie na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwolicie państwo radni, udzielę głosu panu Markowi Latalskiemu, mieszkańcowi Bodzentyna. Bardzo proszę. Mikrofon, bardzo. Chciałem się spytać pana burmistrza, czy jakieś poczynania są robione, co jest ten słup wkopany w ten chodnik, po środku chodnika. Przecież to jest udręką mieszkańców Bodzentyna. Jak wczoraj stałem, przechodzą ludzie, staną przy tym słupie, nie można przejść. W ogóle po prostu samochody jeżdżą, ludzie przechodzą na jezdnię, żeby przejść na ulicę Langiewicza albo odwrotnie. Przecież ten słup to w środku jest zakałą. Dzieci przechodzą i kiedyś pani szła z wózkiem i trojgiem dzieci, to nie mogą się nie pomieścić między słupem a budynkiem. Między słupem a budynkiem chodzą dzieci z tyłu jak gęsi, za matką idą. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Proszę radna pani Agnieszka Barcikowska. Pani przewodnicząca, dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rada, ja mam tutaj takie pytanie.
Jeśli chodzi o Świętą Katarzynę, w szkole podstawowej w bardzo złej kondycji technicznej jest jeden z piecy, który ogrzewa. Ja wiem, że jest dopiero marzec, ale chciałabym, żeby to zostało zaplanowane, jeśli chodzi o remont tego pieca, bo jestem po rozmowie z panią dyrektor. Ten piec w zasadzie jest na granicy wytrzymałości technicznej. Druga rzecz, chciałabym prosić o kruszywo na dwie ulice w Świętej Katarzynie, głównie ulica Jodłowa, przy czym jeśli chodzi o ulicę Jodłową, prośba od mieszkańców jest taka, żeby najpierw ten, który pan będzie wysypywał, żeby wcześniej sfrezował, zdjął część tej nawierzchni, teraz żeby te dziury powstałe wysypać i ubić, tak żeby no to wytrzymało jakiś dłuższy czas. Bo w przeciwnym razie w ciągu 2 tygodni te kamienie są, to kruszywo jest rozjeżdżone i nie spełnia swojej funkcji i szkoda po prostu pieniędzy. I jeszcze prosiłabym tutaj, to jest też do komendanta policji, nie wiem do kogo jeszcze tutaj, do policji tutaj z Bodentyna, żeby częściej, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby regularnie jeździli po drodze ulica Żeromskiego i ulica Łysogórska w Wilkowie, trwają intensywne prace i no, ilość zdarzeń drogowych w wyniku nieprawidłowości ze strony kierowców jest zatrważająca. Rozmawiałam z panem na budowie i powiedział, że w zasadzie każdego dnia no, mają ogromne trudności z wykonywaniem prac przez lekkomyślność kierowców. Jakby ten samochód oznakowany częściej po prostu jechał, to myślę, że tacy ludzie na pewno zdjęliby nogę z gazu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radny pan Włodzimierz Bąderski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałem jeszcze nawiązać do sprawy związanej z komisariatem, czyli z policją, z tymi dodatkowymi godzinami. Proszę pana burmistrza o wyjaśnienie, czy mamy jakieś dodatkowe środki, żeby na te 2 godziny, czy na te 3 godziny dotyczące soboty lub niedzieli zorganizować, bo większość funkcjonariuszy mieszka na terenie Bodzentyna, gminy Bodzentyn. Czy w tą sobotę tak w tych trudnych warunkach nie można by dodatkowo, za dodatkowe wynagrodzenie wziąć 2 funkcjonariuszy, żeby było 4 i w końcu zrobić ten porządek? I druga sprawa, może taka bardziej przyjemna. Nie wiem tylko jak ją załatwić, bo po każdej sesji dostaję jakiegoś SMS-a, żeliżę do panu burmistrzowi. Nie chciałbym tego robić, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z podcięcia drzew na Górnym Drzewie. O to, co prosiłem, zostało zrealizowane. Proszę pan wiceprzewodniczący, pan Jan Wilko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Ja chciałbym się odnieść do całokształtu obrad. Nic nam z tego nie wyniknie, że będziemy się okładać ostrymi słowami czy wypowiedziami. Bardzo często można byłoby dyskutować, spierać się na każdej płaszczyźnie, może wyłączając politykę. Powiem więcej, wypowiedzi niektóre po przeanalizowaniu, nie zawsze przemyślane, wcześniej dają dużo do myślenia. Nie przypuszczałem nigdy, że w moim zaawansowanym wieku będę dalej uczył się na tej sali. Zawdzięczam to nam wszystkim, bez względu na poglądy, zapatrywania czy wykształcenie. Szanowni Państwo, nie wyobrażałem sobie nie zawsze uczciwej polityki, nawet na najniższym szczeblu, tak jak tutaj się czasami odbywa. Moje zdanie i opinia jest taka, że jeśli zatracimy najważniejszą cechę, jaką jest szacunek dla drugiego człowieka, nie możemy liczyć na jakikolwiek autorytet i poparcie. Dziękuję. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałabym również prosić o kruszywo na drogę na Psie Górki. Tam tak samo jak tu już wspomniała pani radna Agnieszka Barcikowska, przydałoby się najpierw to wyrównać, te kolejny, które powstały po ulewnych deszczach, po zimie, a dopiero potem na nowo podsypać kruszywem. Chciałabym też zapytać, czy coś wiadomo, kiedy ruszą przetargi na wykonanie oświetlenia. I jeszcze nawiążę do wypowiedzi pana radnego Dominika Dudka. To usunięcie ażurów nastąpiło już w ubiegłych latach.
już było zgłaszane, jak chodziłam w zeszłym roku, to osunięcie ażurów przy posesji pana Garbacza i tu wcześniej w stronę pana Palusa, to było to usunięcie ażurów, już jest zaległa sprawa. To nie jest dzisiaj i już, natomiast do obecnej chwili, cały czas są osunięte. I to w tym samym miejscu. To tak jakby te prace nie były dobrze zrobione, czy w ogóle nie były zrobione. Ja bym bardzo też prosiła o weryfikację tej całej sytuacji. Proszę, pan radny, pan Dominik Dudek. Ja tak pokrótce, miałem się nie odnosić, ale odniosę się do słów wiceprzewodniczącego. Bardzo ważne słowa dotyczące szacunku. I moja prośba taka do wszystkich biorących udział w sesji, zarówno radnych, jak i pozostałych osób, że jeżeli ktoś mówi, abyśmy wyrażali ten szacunek w stosunku do tej osoby, nie przerywali mu niepotrzebnymi przytykami, niepotrzebnymi dyskusjami. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, każdy ma możliwość zabrania głosu i żeby ten głos zabierał, jeżeli ten głos zostanie mu udzielony przez panią przewodniczącą. Szacunek to jest jedna z podstawowych spraw. A teraz to, o co chciałem zapytać. Panie burmistrzu, mówił pan, że był pan na spotkaniu z projektantem drogi przez Wilków. Ja mam sygnał od mieszkańców. Dyskusja jest mocna na Facebooku dotycząca uwag odnośnie tej drogi. Czy mógłby pan pokrótce się ustosunkować, jak to będzie wyglądało, kto decydował o tym, że to ma taką formę, a nie inną? Ponieważ no, ja nie zauważyłem tam zbyt pozytywnych komentarzy, a wręcz użytkownicy zmotoryzowani tej drogi raczej negatywnie się o tej koncepcji wypowiadają. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę, radna pani Dominika Skarbek. Ja tylko tak w celu podsumowania moich przedmówców odnośnie tych objazdów patroli policji, myślę, że jak najbardziej jest to uzasadnione. Tylko można by było pomyśleć o takich wszystkich głównych drogach na terenie całej gminy, żeby to nie były jakieś tam wyszczególnione miejscowości i drogi, tylko taki objazd po prostu wszystkich tych miejscowości, na przynajmniej na tych głównych drogach. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę ze strony państwa. Przechodzimy do punktu 15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę burmistrza pana Dariusza Skibę o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, szanowni radni. Część odpowiem ja na pytania, część kierownik, bo tu obecny jest, dobrze, że przyjechał do nas i pan zastępca Jarosiński Andrzej. Do pani Obary, a pani pytała do pana kierownika odnośnie działalności służby zdrowia. To może najpierw pan kierownik, tak? Czy? Bardzo proszę panie kierownik. No to teraz został mi zabrany głos, bo się rozkręciłem. Pan burmistrz zapytał, czy może pan kierownik. Bardzo proszę panie. Znaczy nie słyszałem, tylko gesty widziałem, że czy pan kierownik chce pierwszy zabrać głos? No pani przewodnicząca tak naprawdę tutaj zawiaduje. Tak ostrożnie kary podchodzi do tego. Szanowni panowie, może pan kierownik jako gość zabierze pierwszy głos. Ja też tu gościem jestem. I udzieli odpowiedzi, bo to były mniej było tych zadawanych pytań, a później. To może wydam polecenie, panie kierowniku, proszę odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Tak. Nawiązując do pracy Ośrodka Zdrowia Świętej Katarzynie, tak, rzeczywiście tu i zarówno pani mieszkańcy, pani radna i pani radna jeszcze Agnieszka Barcinkowska poruszała, zgłaszała mi tam część tych tematów, które pani tu powiedziała. Problem taki, głównym chyba problemem z funkcjonowaniem Ośrodka Świętej Katarzyny jest taki, że pani doktor jest po prostu osobą schorowaną, tak? I problem zawsze pojawia się wtedy, kiedy jej nie ma. Akurat w tym tygodniu zachorowała,
nie ma jej. Ona też stara się nie chodzić na zwolnienia, tylko wykorzystywać po prostu urlop swój, żeby być bardziej dostępna później. I rzeczywiście to jest ten problem, bo jeżeli jest pani doktor, to, no to nie ma tych wszystkich rzeczy, o których pani powiedziała. Co do pani rejestratorki, ja powiem szczerze, że idziemy z postępem czasu i technologii i powiem szczerze, że tak jak we Wzdole, tam są dwie panie, co prawda pielęgniarki, tak, obie, i też jest pan doktor Wzorek, no i jednak te dwie osoby przy tym jednym lekarzu są potrzebne. Chociażby jeżeli chodzi o świętą Katarzynę, tam pani Basia jest pielęgniarką, która w międzyczasie może udzielać jakiegoś zabiegu. No i wtedy ktoś musi ten telefon odebrać. Coraz więcej pracy jest, bo przepisy są takie, żeby tworzyć elektroniczną dokumentację medyczną, tak? I też myśleliśmy, że tak jak kiedyś, była pani Basia, było dwóch lekarzy, ale ona miała tylko telefon, miała tylko komputer do rejestracji, a teraz na przykład się tak to wszystko zmieniło, tak poszło do przodu, że bardzo dużo jest tej pracy takiej papierkowej, którą trzeba papier przełożyć na postać cyfrową. To trzeba zeskanować, to trzeba wszystko. Pani doktor Krzos jest akurat perfekcjonistą w tej dziedzinie i powiem szczerze, że ona bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, żeby ta postać elektroniczna dokumentacji medycznej pacjenta była na bardzo wysokim poziomie, a zakładam, że tak jest. I stąd są pewne dużo czynności, które powodują to, że ta osoba no, też jest potrzebna. No, tak jak wracam do tego początku, jak nie ma pani doktor, no są telefony. My ten numer przełączamy do Bodzentyna, tak? I mieliśmy dużo telefonów wczoraj, pacjentów też takich no niedobrych, znaczy no, nawiązujących do tego miałem pretensje, że pani doktor nie ma. No tak, ale zachorowała, no każdemu się zdarzy zachorować. Jeżeli urlop można zaplanować, chorobę nie. Ale ja rozmawiałem wczoraj z panią doktor i powiedziała, że no i też jest przykro z tego powodu, bo ona woli siedzieć, pracować, tak, niż po prostu chodzi. Ale no strasznie, ona była chora na COVID i ten COVID no bardzo dużo zdrowia jej zabrał. I teraz jest to, że te powikłania no jakieś są, ale ja porozmawiam z panią doktor, dobrze? I porozmawiam z panią rejestratorką o tym, co pani mówiła, tym bardziej, że to już poszło w świat, także ona, powiem jej, że to było poruszane na sesji, ona na pewno sobie to obejrzy, no też pewnie jakiś to skutek przyniesie. Aczkolwiek ja też porozmawiam, zobaczymy, będziecie mnie sprawdzać, tak? Także miejmy nadzieję, że wypracujemy sobie tutaj dobre, żeby pacjenci byli zadowoleni. Aczkolwiek też bierzcie pod uwagę to ja poruszałem kiedyś wcześniej na tej sesji takiej, co żeśmy Rady Społecznej, tak, która była taka ostatnia sesja, była bardzo taka długa i tam było też dużo rzeczy wyjaśnianych. Powiem szczerze, że jak gmina Bodzentyn, jako nieliczna z gmin w ogóle ościennych, mamy 3 ośrodki zdrowia. W Górnie, w Bielinach jest chyba jeden, w Górnie są 2, tak? My mamy te 3 i to wszystko się rozkłada na te 3 ośrodki zdrowia. I teraz parytet, jaki Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje dla lekarzy, to jest tak, jeden lekarz na 2700 pacjentów. My tych pacjentów mamy 9,5 tysiąca, tak? Natomiast można policzyć, ile tych lekarzy mamy. To już troszkę już przekraczamy, ale stać nas. Wszystko robimy tak, żeby jakość i dostęp do opieki medycznej na terenie gminy Bodzentyn był jak największy. Ja wiem, bo to pani Dominika Skarbek już tam się do mnie uśmiecha. Ja pamiętam o tym pediatrze i wszystko robię ku temu. Rozmawiam z panem tutaj Dąbkiem i wiem, miało być od lutego, a pan tutaj Kamil Dąbek nie może się coś zdecydować jeszcze, ale naprawdę ja o tym pamiętam. Także to jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania odnośnie, jeszcze pani Agnieszka mi tu w międzyczasie powiedziała odnośnie tej pani stomatolog nowej. Powiem szczerze tak, pani doktor, ona ma kontrakt z NFZ-em, tak żeby po prostu te usługi były nieodpłatne na kontrakt, tak jak to jest w Bodzentynie na przykład.
Niemniej jednak prosiła NFZ o przeniesienie kontraktu z Kielc do Świętej Katarzyny, tym bardziej, że jest stomatologiem dziecięcym, tak, i chciałaby również dzieci po prostu leczyć, te szkolne, te na fundusz. Tak, i ja też z dzieckiem osobiście chodzę do tej pani i ma bardzo świetne podejście, jeżeli chodzi o stomatologię dziecięcą. Ona wystąpiła do funduszu, żeby przenieść ten kontrakt tu na Świętą Katarzynę i już tu skupić się 5 dni w tygodniu dla mieszkańców okolicznych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził takiej zgody. Być może, że w przyszłym roku będzie coś się zmieni, ale tu biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, to słuchajcie, to jest tak, że tu za chwilę znowu słyszymy o jakimś nowym wariancie, tak? Wszystko to stoi w ogóle na głowie. Mamy teraz tę wojnę, gdzie środki finansowe pewnie przesuną, znowu zostaną przesunięte na zbrojenia, nie na służbę zdrowia. Zobacz, nie wiem, nie chcę się wypowiadać na ten temat. Właśnie ja tu już pomocy tutaj burmistrza i pani dyrektor szkoły tam w Świętej Katarzynie, bo pani dyrektor napisała takie pismo, że byłoby bardzo pożądane, żeby opieką stomatologiczną objąć dzieci, które chodzą do szkoły w Świętej Katarzynie, bo pani doktor to powiedziała tak, że bierze hurtem wszystkie dzieci, jakie tylko by były, tylko żeby, no wiadomo, no dopóki nie ma tego kontraktu, musi to odpłatnie świadczyć te usługi. Ale zapewniam, że pani doktor jest taką osobą z powołania stomatologiem, także ona na pewno wychodzi tym rodzicom naprzeciw, jeżeli chodzi też o sprawy finansowe. Tym bardziej, słuchajcie, że pani doktor jest żoną pana Zachara Karakoza, który jest świetnym onkologiem, urologiem, który w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pracuje, tak? On świadczy u nas też usługi, też odpłatnie, no niestety, bo no, jest to rzadka specjalizacja i ona tak głównie skupia lekarzy, którzy no, prywatnie pracują, ale on też tu jest na miejscu w Bodzentynie, ma swój gabinet i świadczy też usługi, zresztą co niektórzy mogli się też przekonać, że jest świetnym specjalistą i świetnie kieruje później pod kątem, jeżeli ktoś, jeżeli no, u kogoś wykryje coś niedobrego, no to jest dobry. Tak? I to oni są małżeństwem. My żeśmy ich trochę zagospodarowali z sąsiedniej gminy Górna, Skrajna, ponieważ tam jakoś nie mogli się przebić. Tak? U nas wyszliśmy im naprzeciw, świetnie się przyjęli. Ja też dziękuję, wszystko to przekażę, że państwo tak dobrze mówicie o pani doktor. Ona jest naprawdę osobą taką, że jest zachwycona podejściem, jakie spotkała tutaj. Także na pewno i ona będzie walczyć i ja też będę walczyć, my wszyscy będziemy walczyć, żeby ten kontrakt mieć, żeby ona miała. Tak, oczywiście, od NFZ, no. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Także no ja już kończę ten temat ze Świętą Katarzyną. Jeżeli chodzi o odpowiedź tutaj panu radnemu Dominikowi Dudkowi, ja powiem, że no była ta sesja Rady Społecznej, taka dość bardzo długa, gdzie ten temat był poruszany. Są protokoły. Ja nie chcę się odnosić do tej kwestii na sesji Rady, bo to nie jest miejsce, nie czas, bo czas już był, a to też jest miejsce. Jutro jest sesja Rady Społecznej. No i tam takie tematy są poruszane, tak? Ja można, proszę, no, pan radny może dostać protokół, przecież to jest wszystko na tych, tu w Urzędzie Gminy dostępne, także bez problemu to wszystko, te powody, jakie tam wtedy zaistniały, są tam zawarte. Proszę pani radna Dominika Skarbek. Robimy to wszystko tak samo jak dla pacjentów z Polski. Jedynym problemem takim, korzystają, tak. Wczoraj było 3 młodych pacjentów, 5 młodych pacjentów, tak, którzy są z terenu tutaj, są tymczasowo zamieszkują ten teren gminy Bodzentyna. Było u pediatry, także i chodzą też tutaj do internistów,
Także codziennie praktycznie któraś osoba z tych uchodźców jest z jakimiś problemami i jest tak samo obsługiwana jak pacjenci z Polski. Łatwiej by było, jakby już mieli nadane te numery PESEL, bo to bardzo dużo rzeczy im ułatwia, tak, z dostępem. No ale jest jak jest, no kolejki są. Ze stomatologa, no pewnie tak. Ja myślę, że to kwestia od tych dwóch stomatologów, na przykład jeżeli chodzi o Wzdół i Bodzentyn, przepraszam, i Katarzynę. Tam pewnie ci, no, oni świadczą usługi odpłatnie, ale być może no, to są też ludzie, tak? I też mają, są wrażliwi, też mają emocje. Jeżeli chodzi o panią tutaj, doktor Gębską, no ona ma kontrakt. Ja nie wiem, jak ona wtedy może tych pacjentów w kolejkę ustawić. Pewnie może, tak? Ale to nie wiem. Tutaj nie wiem. I pewnie tak samo jak i polskich pacjentów, tak samo jak i tych uchodźców, tak samo może w kolejkę tam wpisać. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie panu kierownikowi Jarosławowi Dziedzińskiemu? Proszę, pan radny Dominik Dudek. Panie kierowniku, o ten protokół wystąpić do pana czy do urzędu z tej społecznej rady? Ja myślę, że tutaj będzie najszybciej, bo ponieważ on tam jest za ścianą, tam jest pani Kasia Sepioło, która się tym zajmuje, a natomiast no, burmistrz jest przewodniczącym tej rady, także... Dobrze, dziękuję. Skoro nie ma pytań do pana kierownika, to ja bardzo dziękuję mu za przybycie na dzisiejszą sesję, udzielenie odpowiedzi. I przechodzimy może do odpowiedzi ze strony pana burmistrza, pana Dariusza Skiby. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, to zgodnie z kolejnością. Pani Borek Marzena pytała o przegląd dróg gminnych, znaków drogowych. To uczynimy oczywiście nie tylko w Siadowicach, w Śniadce, ale w innych miejscowościach, żeby posprawdzać uszkodzenia oczywiście w drogach czy w poboczach bądź w znakach drogowych. Pan Bonderski Włodzimierz pytał o podwyżki dla sprzątaczek w szkole. Właśnie były dwie panie tutaj u mnie tutaj przed chwilą ze szkoły podstawowej w Bodzentynie. Państwo wiecie jako radni, że do kompetencji należy takie działania pani dyrektor szkoły. Ja się spotkam z panią dyrektor szkoły i omówimy ewentualne te możliwości podwyżek dla osób, które pracują w szkole, w administracji. Pytał pan o, czy będzie wydany zgoda na alkohol, na sprzedaż alkoholu w Bodzentynie, gdzie otworzył się nowy obiekt gastronomiczny, kebab na Górnym Rynku. Nie jestem w stanie tego powiedzieć po prostu dlatego, że to jest za blisko chyba szkoły. Na razie nie widziałem wniosku chyba w tym temacie, jeśli chodzi o wydanie tego zezwolenia. Policję pan tutaj pytał, że mało się angażuje. Dodatkowe godziny. My mamy taką sytuację, że nasz komisariat policji obsługuje dwie gminy, Nowa Słupia i Bodzentyn. Jak Państwo pamiętacie, co roku jakieś tam wsparcie jest, czy na zakup samochodu, czy na godziny ponadnormatywne. I też w tym roku, jak Państwo, którzy głosowali, którzy wiedzą za budżetem, tam jest około 3000 zł z naszej strony zabezpieczone. Popisałem umowę już z komendantem miejskiej policji w Kielcach na dofinansowania te godziny ponadnormatywne dla policji w Bodzentynie. Ale zauważając po potrzebach tutaj, bo tu nie tylko panowie radni z Bodzentyna zabiegają o szersze jakby działanie policji, jak tu Świętej Katarzyna, Wilków, Wzdół. Nikt nie zagwarantuje, że policjant będzie w każdym miejscu w jednym czasie. Jak powiedziałem, ten komisariat obsługuje dwie gminy. To jest ponad 20 tysięcy ludzi. To jest potężny obszar. I tych zdarzeń jest mnóstwo. Ja sam pamiętam, jak była taka sytuacja, kiedy ukradli nam ławki tutaj w Parku Narodowym przy ścieżce rowerowej. Policja przyjechała dwóch, ale nie mogli wziąć udziału w czynnościach, bo gdzieś mieli ważniejsze zdarzenie,
które zagrażało życiu, prawda? A jeszcze gdzieś mieli jakieś inną kradzież. Czyli było dwóch policjantów w tym czasie, dwóch na zwolnieniu lekarskim, kilku na urlopach, gdzieś wyjechało i takie były tłumaczenia. Ja ciągle mam kontakt z panem komendantem i on cały czas do mnie często mówi, że ma braki kadrowe. I to nie jest wina komendanta, tylko według mnie jakiegoś systemu, który, no nie wiem, mało jest chętnych, bo to nie tylko jest problem tutaj u nas, w naszej gminie, bo obserwuję też inne samorządy i też to się pojawia. Ja oczywiście przekażę tą sugestię, tą prośbę państwa radnych po raz kolejny do komendanta, żeby zaangażować się w właśnie większy udział, na ile to możliwe, w bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Pan jeszcze mówił o po podcięciu drzew, katalp na rynku górnym, to też było ustalone między nami, pan radny Włodzimierz kiedyś to wnioskował i to zostało wykonane. Pani Rada Jankowicz o dzieciach, uczniach z Ukrainy, to szerzej mówi zastępca, który ma ciągły kontakt z dyrektorami. Oczywiście też brałem udział w pierwszym spotkaniu z dyrektorami dotyczącym lokacji uczniów do naszych szkół. Byliśmy w wielu szkołach, rozmawialiśmy z dyrektorami. Jest zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, całego grona pedagogicznego, żeby opiekować się. Za to dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół za bardzo takie uczuciowe podejście z szacunkiem, o czym tu mówiliśmy wcześniej, takim ludzkim, przyzwoitym podejściem do tych ludzi, którzy potrzebują teraz ogromnego wsparcia. Pani Ewelina Druszcz, asfalt, o tym mówiliśmy już przed sesją. Tak, zgłosimy to, bo to jest odcinek drogi wojewódzkiej. Na pewno napiszemy pismo do zarządu województwa, żeby te ubytki o tej ścieżce rowerowej, żeby oczyścić z piasku, czy tych ubytkach w drogach asfaltowych zostały uzupełnione. Tak samo jak i ten element, który często widzę kilka razy dziennie na Podgórzu. To, o co się osunęło właśnie na skarpie przy pasie drogi wojewódzkiej. Pan Tadeusz Zieliński pytał o wodę spływającą. To jest chyba tam na końcu kątów u pani, tam gdzie był ten wyciek ze studzienki. Tam już był wykonawca, pamiętam, prosiłem kierownika, tam przyjechał wykonawca z Wodnetyna, który tam określił tam, co trzeba zrobić. Więc to będziemy to kontynuować, żeby o tym nie zapomnieć i bardzo proszę o przypominanie mnie czas, żebym naciskał też u góry, bo to jest też rola i nasza, i też, ale i też powiatu. Pan radny Dudek dopytywał się o włączanie świateł na rynku i tam głównie, gdzie są prace budowlane. To rozważymy tą sytuację, tylko po godzinie 24 czy 12 w nocy no nie powinno tam być według mnie osób, bo tam jest teren budowy. Czy to w dzień, czy w nocy. Według mnie to powinny być wyłączone to jakby z komunikacji, bo to są całą odpowiedzialność za ten proces ponosi firma, która podpisała umowę z gminą, która przejęła ten teren pod budowę właśnie. Kontrola inspekcji pracy, pan pytał w biotece o ankiety. Tutaj jest pan dyrektor, poprzedni dyrektor. Za chwilę mogą się do tego odnieść. Były zalecenia, więc mogą do tego się w tej chwili odnieść. Pan pytał też o tej drodze ubytku przy Lewiatanie. Też to ujmiemy to razem z tym pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tak samo jak i z Podgórzem. O komisji nie będę mówił z kart wniosku, bo nie byłem obecny. Dlaczego lekarz został zwolniony, to pan kierownik o tym już wspomniał. A uwagi na drodze przebudowy drogi powiatowej w Wilkowej Świętej Katarzynie. No to jest droga, jak widać, strategiczna, bo wszyscy o niej mówią, nie tylko naszej gminy, ale z okolic. To jest droga, która ma duże natężenie ruchu. Byłem kiedyś tam, nie tam kiedyś, tylko praktycznie co jakiś czas jestem, bo jestem jakby wzywany na tak zwany dywanik przez niektóre osoby. Niektóre osoby mają zasadne uwagi. I tam na etapie dyskusji, rozmów, negocjacji część tych uwag zostało już jakby przychylnie
zaakceptowane przez zarządcę drogi, czyli powiat kielecki, a część nie. Projekt był realizowany na podstawie szeroko rozumianej konsultacji społecznych, których odbyło się kilka, nie wiem czy trzy czy cztery, w różnych konfiguracjach, czy to było w urzędzie, czy to było w szkole, czy w świetlicy, czy na ulicy, czy w domu, czy gdziekolwiek. Dzięki tej budowie drogi poznałem wiele osób, których nie znałem, którzy nigdy nie przychodzili na zebrania, których po prostu nie interesuje działanie czy losy naszej gminy, po prostu, bo mają swoje życie, prawda, to rozumiem. Pracują od 6 do 18 i są nieosiągalni i to rozumiem. No ale słuchajcie, no, jest projekt zrealizowany i to trzeba warto podkreślić, żeby to padło to z moich ust na sesji. Projekt odcinka drogi powiatowej ze Świętej Katarzyny przez Wilków do Mochocic z Cholasterii przez Kapitulnych jeszcze, bo to jeszcze dwie gminy i Ciekoty, był realizowany przez dwie gminy. Dokumentacja Masłów i Bodzentyn. I na ten cel za zgodą Rady te środki przeznaczamy też i na częściowy wkład na inwestycje. To razem gdzieś kwota będzie około ponad 2,5 miliona złotych, 2600 w tych granicach, bo jeszcze może się to różnić. Nie wiadomo, co będzie się działo za chwilę, czy firma nie przyjdzie do nas, czy do powiatu odnośnie o wzrost wynagrodzenia w związku z ceną paliwa i usług, prawda? Ale tam jest, mamy to pieniądze w budżecie. Oczywiście gmina jest jakby inicjatorem tego i Masłów i Bodzentyn, lobbowaniem na rzecz przebudowy drogi przez lata, nie to rok, czy tylko kilka lat, żeby to zrobić. Ale projektant, projektując każdą drogę w naszej gminie, na nasze zlecenie, na nasz wniosek, za nasze pieniądze, uzgadnia to z zarządcą drogi. To nie jest tak, że my sobie coś kupujemy sobie coś od projektanta i o tym nie wie zarządca, starosta bądź marszałek. To wszystko jest uzgadniane przez pracowników technicznych, kompetentnych w danej jednostce, czyli powiat kielecki i urząd marszałkowski. I co jeszcze dalej? Ja rozumiem, sam stukałem lusterko, bo było wtedy na wąsko, bo była praca, bo pani chciała mnie przejechać na czołówkę. Dobrze, że uciekłem na ścieżkę. Taki był, prędkość miała bardzo wysoką, bo widziałem w jej oczach przerażenie w styczniu, ale na tyle skutecznie zareagowałem, że musiałem wjechać na ścieżkę rowerową i udało się, nie doszło do czołówki, tylko straciłem lusterko. Szanowni Państwo, to jest ewidentny wniosek od co najmniej 20 lat mieszkańców Wilkowa Świętej Katarzyny, którzy wnioskowali o budowę chodnika najpierw. To jest 20 lat ponad. To się działo to samo, co potem z rondem. I to mieszkańcy wnioskowali, którzy tam mieszkają, o bezpieczeństwo dla pieszych i turystów. Ja rozumiem potrzebę jazdy szybkiej kierowców. Jestem pewien, że jeśli będziemy stosować się tam do ograniczeń, czyli 50 na godzinę, tam nie dojdzie żadnej kolizji. Nie dojdzie. Jeśli tam jest jazda, teraz na budowie widziałem, stałem niedawno, przedwczoraj, koło przedsiębiorcy, co ma tam skład budowlany, pan były radny, pan Paweł, kilka osób i przy nas, na skrzyżowaniu, człowiek Audi 80, w naszej ocenie jechał ponad 130 na godzinę. Gdzie jest znak 30 na godzinę, a on jechał ponad 130. To był gwizd. I to nie jest wina policji, nie jest wina nasza, ale wina jest kierowców. I to mówię odpowiedzialnie za to wszystko, bo widzę, co się dzieje. I to widzą mieszkańcy. Na odcinku od skrętu na zalew do mostu, to tam prędkości były nawet 180 na godzinę, 180. I wszystko, co się tam dzieje na tym miejscu, to jest dla bezpieczeństwa. Ścieżka rowerowa ma 3 metry, bo to jest ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy. Nie może być mniejszy. Nie można było zaprojektować szerzej, dlatego że pas drogowy nie jest tak szeroki. Gdyby okazało się, że mamy przejąć jeszcze 3 metry, to by się spotkało jeszcze z większym oporem, bo trzeba by rozbierać płoty, może niekiedy budynki. I to by trwało latami.
Jezdnia ma mieć 5,5 metra szerokości. Tam powstaną co jeszcze? Takie dodatkowe elementy zwalniające szykany, które zwolnią, wymuszą na kierowcy, żeby zatrzymać się wręcz na tej drodze i dać pierwszeństwo innemu samochodowi. To będzie męcząca jazda, ja to rozumiem, ale dla nas jest najważniejsze bezpieczeństwo. Jeśli nie mamy na tyle policji, nie mamy w głowach normalności, bo szybko jeździmy, to musimy zastosować inne ograniczenia, czyli bariery, które pomogą, żeby ograniczyć prędkość. Ja wiem, to będzie niezadowolone. Ja to słyszę od ludzi, że jakiś idiota to projektował. Ktoś to uzgodnił, panie radny, nie mnie to komentować. Jeśli ktoś tam... Nie ma chodnika, jest ścieżka rowerowa, która ma zabezpieczyć, bo to jest ten i to był projektant, który projektował na zasadzie analogii w pobliżu Krakowa, gdzie jest podobna sytuacja, gdzie są takie elementy, które ograniczają prędkość, bo to nie jest droga ślepa, to jest tranzyt. Tam ludzie omijają radlin, bo tam jest pomiar prędkości elektroniczny, i jadą na skróty przez Ciekoty, Mąchocice, żeby było szybciej. Nawet do Krajna robią dłuższy odcinek, żeby dojechać szybciej. A tak się nie da, proszę państwa. Tam są ludzie. Tam jest największe skupisko teraz nowych budynków. Najwięcej ludzi dzieli działki na działki budowlane. Tam jest szósta klasa ziemi. Tam nie ma rolnictwa. Tam jest teren nieużytków, rośnie las. I ludzie, tam nigdy nie będzie rolnictwa teraz w tych czasach, i ludzie działki, te swoje nieruchomości dzielą na mniejsze działki, żeby tam powstawały domki rodzinne. I to nie jest narzucone przez gminę, tylko przez rynek. Najbliżej jest Kielc, zrobiło się ciasno już w Ciekotach, w Mochocicach, w Domaszowicach i tak innych tych Woli Kopcowej. I ludzie tutaj mają teraz z Wilkowa ile do Kielc przejechać? 15 minut? Może być teraz 20 po tej przebudowie. Więc do tej sprawy będziemy wracać. Ja bym, moi drodzy, bo trasy jest takie roztrzęsione. Ja to przeżyłem kilkadziesiąt już tych remontów, przebudów dróg, włącznie z Bodentynem, z rondem. Ile tu było krzyków, wrzasków w Świętej Katarzynie, ile było. A teraz o tym nikt nie pamięta w Świętej Katarzynie. Ile było tam problemów, a w Podgórzu, a w Dąbrowie Górnej. A gdzieś tam jeszcze ciągle gdzieś były problemy. Na każdej budowie są fachowcy i projektanci miejscowi, prawda? Przede wszystkim to jest zrobione zgodnie z prawem. A dwa, to jest dla bezpieczeństwa pieszych, którzy tam się poruszają. I trzeba się nauczyć jechać wolno i nie uszczypliwością, tu proszę się nie kierować, ale widziałem i mijał się autobus z samochodem ciężarowym z piaskiem i sobie poradzili. Ja bym może skończył, panie radny, dobrze? Może skończyłbym. Za chwilę. Pani Gliwa, sytuacja w służbie zdrowia, pani mówiła o pozytywnych jakby zaletach. A jeszcze pani pytała o obwodnicę. Faktycznie było spotkanie w Bodentynie na temat koncepcji projektu budowy obwodnicy miasta Bodentyn. To też wzbudziło wiele zainteresowania, wiele uwag, wiele pomysłów. Tyle, ilu ludzi jest, tyle mamy pomysłów. Każdy broni swojej racji. I na pewno i każdy z nas tu siedzący tutaj, i każdy nas słuchający wie o tym, że jaki by nie był przebieg tej obwodnicy, to będzie zły. Tak jest, bo komuś coś zabierzemy, gdzieś będzie wylot w innym miejscu. Na tym spotkaniu to projektant przy nas zmieniał tą koncepcję na wniosek kilku mieszkańców, żeby tędy. To trwało może 15 minut, zaprojektował nam nową koncepcję.
graficznie. No to jest to, ale to ludzie wskazali, żeby tędy, niektórzy chcą, żeby przechodziła za stacją paliwową, niektórzy żeby przed, niektórzy żeby było tam od Podkonarza, niektórzy żeby było to za liceum, niektórzy chcą, żeby było zaraz na Szemetowskiego, drudzy chcą, żeby było w Dąbrowie, niektórzy chcą, żeby było od Stoku Narciarskiego, niektórzy chcą, żeby wyżej było, więc nigdy nie uzyskamy w pełni atrakcyjnej dla mieszkańców przebiegu tej trasy. Absolutnie nie. I co jeszcze? My sobie możemy właśnie pomyśleć, i to, co powiedział teraz sekretarz, co powiedziałem wcześniej, to musi uzgodnić zarządca drogi, czyli pan marszałek województwa. Bo my robimy to działanie za marszałka. Robimy wiele i czasami jest tak, że nie wiadomo, czy dobrze, czy źle, że my tu się męczymy, my się produkujemy, my się tutaj dochodzimy, spieramy się, szukamy środków, wydajemy miliony już złoty na działania, które nie są w naszym zadaniach ujęte ustawowo, a mamy z tym ogromne problemy, bo to jest wszędzie. Ile się musimy nachodzić na głupie remonty, to pokreśli pan Zieliński jeszcze dzisiaj o tym nieszczęsnym odwodnieniu, ile to już trwa, nie, czy tam coś, czy Jurek to film mówił. O tej drobnej rzeczy, że musimy prawie niekiedy żebrać. Ja nie jestem z tych ludzi, którzy publicznie krytykują inne instytucje, jak to niektórzy robią, samorządowcy, że się przy kamerach znęcają czy wyżywają nad innymi. Nie będę. Ja mam swoje zdanie o działalności pewnych organizacji, instytucji, ale o to nie będę mówił głośno, bo to nie jest cel i potrzeba, ani jakieś no, działanie, które mi ma posłużyć komu innemu. Wiemy, jak to działa, każdy z nas doświadcza, ile musimy się wydzwonić, napisać pism do pewnych urzędów, nie przynosi skutku, ale robimy swoje, chcemy działać jako partner, udzielamy się, państwo świadkami jesteście cały czas, bo tu jesteście, głosujecie nad uchwałami, gdzie są zapisane w budżecie środki na wszelakie rodzaju inwestycje, które są poza zakresem ustawowym działalności gminy. Pani Zosiu, ja deklarowałem, że po świętach, po 20 odbędzie się spotkanie, nie powiem daty, bo jeszcze ustalę sobie z projektantem, który przyjedzie po raz kolejny na spotkanie do Bodentyna i taka będzie informacja też na ulicę Kielecką, na ulicę Opatowską, Wolności, Suchedniowską, Dąbrowę Górną dla mieszkańców, żeby przekazać, przedstawić, bo jeśli będzie opór, duży opór, i to jest też duże prawdopodobieństwo, że jeśli będzie duży sprzeciw, opór większości mieszkańców, to możliwe, że tej koncepcji się nie zrobi, bo nikt nie chce iść na wojnę, ani marszałek, ani chyba my, na jakieś procesy sądowe, jakieś długoletnie oskarżanie i tak dalej. Pani Barcikowska pytała o piec w szkole. No tam ja byłem w szkole, pani zgłaszała, dyrektor, jak i w Woli Szwiekowej, jak w Bodentynie. Kolejne piece będziemy wymieniać i to będzie ujęte, bo to musimy kupić, bo to już sprawa jest obowiązkowa, naszym obowiązkiem, żeby zakupić ten piec. Kruszywo będziemy sypać po podpisaniu umowy z wykonawcą na drogi gminne. Jeszcze nie mamy umowy. Jak będzie umowa, dopiero zlecimy o uzupełnienie tych elementów. Pani Skarbę pytał o patrolę policji, to już mówiłem. Pan Janek mówił o szacunku. Dziękuję. Każdy z nas tutaj powinien mieć i ma na przodzie właśnie to słowo szacunek i życzliwość. Tylko prowokacje niekiedy powodują, że człowiek się frustruje. Pani pyta Teresa o psie górki. Też będzie posypane kruszywo, jak będzie umowa z wykonawcą. I przetarg na oświetlenie to będzie ogłoszony, panie zastępco. To już zastępca odpowie, bo prowadzi z panią Olą Sikorą. I tu jeszcze odnośnie tego słupa, co pan tutaj pytał. Tam zastępca też ma informacje wiarygodniejsze może niż ja, bo ja różnych, żeby nie tu nie skłamać. Ja tam byłem wielokrotnie koło tego słupa. On jest jakby bliźniaczym koło innego postawiony, ten słup. Nie można było wyjść, bo nie zostało.
Nie wiem, czy się go uda przenieść na ulicę, czy gdzieś w krawężniku, czy zrobić go, ale tam idzie, z tego co mówiliśmy, idzie pod tym słupem cała instalacja, jest wodociąg chyba. To może pan zastępca, dobrze? Bo ja na chwilę muszę, bo tam mam telefon. Pan tutaj. Do mnie? Bo ja mu za chwilę muszę. Pan Dominik tutaj, chciał zapytać? Już bez mikrofonu zapytał, powtórzę, żeby na Armii Krajowej oświetlić ten odcinek, gdzie ludzie mieszkają, dochodzą do domu i to po sesji jakoś to może ogarniemy, żeby tam ludzi mieli bezpieczniej. Przechodzą przez wykopy. Tak? Tak, żeby tam nikt nie wpadł. To jest, mi się wydaje, że do realizacji. Tylko sądzę, że jak tam będzie oświetlenie ulicy, to tam, bo tam jest chyba jeden transformator, że będzie chyba obejmowało kilka ulic, ale to sprawdzimy. Ja na chwilę muszę opuścić, za chwilę będę. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę o odpowiedzi pana wiceburmistrza Andrzeja Jarosińskiego. Ja krótko, bo pan tutaj już długo czeka odnośnie tego słupa naszego kochanego. Tam problem jest jeszcze gorszy niż wtedy, kiedy rozmawialiśmy tutaj i patrzyliśmy na mapę, bo na mapach do tych, które są zadewincjonowane, ten wodociąg szedł przy krawężniku. Natomiast ja tam byłem, rozmawiałem z tym kierownikiem, z wykonawcą. Okazuje się, że wodociąg idzie centralnie pod tym starym słupem, który tam jeszcze jest chyba, jak dobrze kojarzę, bo jak tam byłem, to stał. A ten nowy słup takich gabarytów musi być wiercony na 2,80. I oni musieli z nim uciec. W projekcie musiał, bo tak, na mapie nie mógł, no w drogę nie wejdzie, musiał uciec. Natomiast jestem po rozmowach z projektantem, z PUK-iem. Ta firma jest tutaj u nas minimum, umowę mają dłużej, natomiast oni deklarują, że na wrzesień chcieliby to skończyć. Jeśli się to uda gdzieś tam uzgodnić, żeby go on jest w tej chwili przesunięty o szerokość, o średnicę tego słupa. No, i rzeczywiście stoi centralnie na środku. Dwukierunkowy chodnik nam się tam zrobił. Jeśli tylko fizycznie gdzieś tam będzie możliwość, to spróbujemy gdzieś ten mały odcineczek, może się to uda, żeby to jeszcze z tymi wykonawcami uzgodnić. Trzeba trochę cierpliwości, bo oni w momencie, kiedy to stawiali i kiedy to było projektowane, nie bardzo było jak. Może to, no nie chcę tutaj głośno mówić, czy na jakąś awarię, czy na coś takiego. O, tak to powiem w skrócie. Nie na zasadzie projektu, bo problem polega na tym, że co innego jest namalowane, naniesione na mapy, a co innego z wodociągiem jest w rzeczywistości. To jest tak samo jak teraz, kiedy się okazało, że wodociąg, który idzie po drugiej stronie pasieki, dobrze mówię, Armii Krajowej. Teoretycznie idzie po drugiej stronie Armii Krajowej, a fizycznie idzie metr od tego wodociągu, który jest, z którego idą przyłącza do budynków po prawej ręce, między innymi tutaj do pana radnego. Jak to odkopali, to się okazuje, że ten drugi wodociąg idzie na dzień dzisiejszy centralnie pod odwodnieniem. A na mapach jest zainwentaryzowany po drugiej stronie drogi. I to między innymi z tego wynika. Jeśli to się da przesunąć te 40-50 centymetrów, to zrobimy. Proszę o chwilę cierpliwości, żebyśmy się nie żyłowali, że tam znowu zrobimy to gdzieś niezgodnie, bo to jest, tak jak mówiliśmy, droga wojewódzka i to musimy z świętokrzyskim zarządem też uzgodnić. No, dobrze by było gdzieś tam do krawężnika, tylko coś trzeba zadziałać, przemyśleć temat, jak wybrnąć z tym wodociągiem. Już absolutnie nie do środka, tylko przynajmniej na takiej odległości od krawężnika, jak był ten stary, tak? W tym kierunku chciałbym iść. Jak będzie możliwość, żeby on gdzieś tam metr trochę poszedł gdzieś w bok jeszcze, okej, ale żeby nie stał tak, jak teraz stoi, no stoi tak, jak stoi. Wiemy doskonale. Ta firma, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś tam dogadanie się potem na wykonanie tego, na jakieś roboty zamienne, bo tam się takie pojawią, nie ma problemu. Są, myślę, że na pewno do końca września i jeśli tylko tutaj z wodociągami projektant powie, że postawi kreskę, to zrobimy. Jeśli tylko to się fizycznie da. Mam nadzieję, że się da, bo rzeczywiście jak tam się pojedzie, to z praktycznego punktu widzenia nie jest to... Nie jest to dobre, no umówmy się.
Jeśli mogę na pozostałe, chciałem tutaj jeszcze wrócić do tego kebaba. Proszę Państwa, odległości od instytucji, które sprzedają alkohol, określa uchwała Rady Gminy i my taką uchwałę gdzieś mamy. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy taki wniosek do nas wpłynął. Jeszcze nie wpłynął, więc jeśli on spełnia pełne, dziękujemy, będzie się mieścił w tych ograniczeniach, które tam są wskazane, bo tam jest wskazana odległość od szkół, odległość od kościoła. Zobaczymy. Na razie taki wniosek, tak jak mówił tutaj pan sekretarz, nie wpłynął, ja go nie widziałem. Przetarg na oświetlenie. Proszę państwa, zgodnie z promesą, którą mamy podpisane i na dzień dzisiejszy mamy już pełną dokumentację, czekamy jeszcze chwilę, na budowę i modernizację oświetlenia. Czas mamy na ogłoszenie przetargu, to jest 16 maja. To jest ostatni dzień, w którym możemy puścić ten przetarg. Natomiast zwróćcie Państwo też uwagę na to, co się dzieje z cenami w tej chwili z rynkiem. To nie jest najkorzystniejszy moment na to, żeby na dzień dzisiejszy te przetargi ogłaszać. Związek Miast Polskich, Związek Miejsc Wiejskich, wszystkie organizacje zrzeszające samorządy wystąpiły do premiera o to, żeby znieść to ograniczenie, że musi być przetarg ogłoszony w ciągu 6 miesięcy, bo teraz patrząc na to, kiedy te promesy były wydane, w jednym czasie ruszą przetargi w całej Polsce. Na oświetlenia nie ma takiego teraz już nacisku, tam więcej to są drogi, to są kanalizacje, to są szkoły, ponieważ w następnej perspektywie unijnej te szkoły nie ma pieniędzy. Ale przy dzisiejszych wahaniach, no sami Państwo widzieli, ja przyjeżdżam codziennie koło CPN-u. Ropa staniała 40 groszy, a wczoraj po południu zdrożała znowu już prawie o 20 groszy, już jest 7,40 coś. Cena ropy ma bezpośrednie przełożenie na wszystko praktycznie, a cena masy bitumicznej poszła w górę, patrząc na cenniki Lotosu czy na Orlenu o 100%. I w tej chwili też jesteśmy po rozmowach gdzieś tam wstępnych z wykonawcami, żeby po prostu, czy to ulica Kielecka w Katarzynie, czy Ścignia, ponieważ mamy jeszcze te okresy do zakończenia tych robót dość długie, żebyśmy mieliśmy takie spotkania i umówiliśmy się, że spotkamy za miesiąc, może to się gdzieś ustabilizuje. Bo nie łudźmy się, zderzymy się z tym, że na pewne rzeczy będzie trzeba gdzieś tam szukać pieniędzy, ze względu na to, że firmy występują już i będą występowały o wzrost wysokości kontraktu. Jeśli chodzi o szkoły, tutaj pani Jankowicz pytała, znaczy tak, jeśli nic się nie zmieni, to oświetlenie w ciągu tam 3-4 tygodni puścimy, bo nie będziemy czekać. To jest przetarg unijny, więc cała procedura trwa dłużej. I tak to wygląda. Jeśli by była gdzieś tam zgoda i zmiana, jeśli chodzi o rząd, o konieczność ogłaszania tych przetargów, zobaczymy. Możemy puścić, jeśli będzie tragedia, jeśli będzie taka zgoda z góry, że możemy go, jeśli by to poszło po strasznych pieniądzach, unieważnić i powtórzyć, to pójdziemy tym trybem. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na szczycie, że tak powiem, na górce cenowej. Chociaż na dobre to dziś nikt nie wie, tak? Bo jeśli Unia kiedy? Jutro jest posiedzenie, jeśli by coś takiego przeszło, wydaje mi się, że nie przejdzie, ale trzeba zakładać taki wariant. Embargo na dostawy ropy i gazu z Rosji, to o spadku cen, jeśli chodzi o mas, możemy chyba zapomnieć. No. Za mały jestem, żeby gdzieś tam tutaj się na te tematy wymądrzać, natomiast jest tak niestabilnie, że my tu między sobą też rozmawiamy, jeśli chodzi o przetargi, o samorządy, to z Polskiego Ładu gmina, która dostała 7 milionów, najniższa oferta teraz jest na to zadanie, które było wyceniane pół roku temu, 17. Szkoły, proszę Państwa, i dzieci, które uciekinierów z Ukrainy na dzień dzisiejszy mamy, to jest na dzień dzisiejszy, bo to prosiłem, żeby mi zaktualizowała Pani Maria, 44 dzieciaki uczęszczają do szkół podstawowych, 18 do przedszkoli i punktów przedszkolnych, w tym Bodzentyn to jest 14, szkoła podstawowa, 10 przedszkole, Święta Katarzyna 5 szkoła i 5 przedszkole i Wzdół to jest najwięcej 25 szkoła, 3 przedszkole. Na dzień dzisiejszy te dzieci są dopisywane do poszczególnych klas i powiem szczerze, jeśli chodzi o rozmowę z tymi rodzicami, oni na tą chwilę tak też by woleli ze względu na to, że nie wiadomo na jak będzie wyglądała promocja tych dzieci, jeśli chodzi o zakończenie roku, bo już trzeba się powoli też do tego przygotowywać. Natomiast jak rozmawiam z nauczycielami, to
ta ich asymilacja, to ich nauka języka polskiego idzie bardzo szybko i w wielu przypadkach jeszcze 2-3 tygodnie i w takiej podstawowej formie będą się już porozumiewały. Natomiast część tych dzieciaków to są dzieciaki pochodzenia polskiego i też trochę tego języka gdzieś znają. Myślę, że od pierwszego, nawet od poniedziałku, tam gdzie mamy największą liczbę tych dzieci, zatrudnimy dwie pomoce, które są z Ukrainy na okres ten do końca czerwca, żeby tymi dziećmi gdzieś tam chociaż na chwilę mogły się zaopiekować, bo mamy takie prawo na podstawie tej specustawy dopilnować te dzieci, bo to są nauczycielki, natomiast no, chcielibyśmy, pomogą też. Oczywiście są prowadzone też dodatkowe zajęcia z nauki języka polskiego. Te dzieci w podobnych grupach wiekowych z tych zajęć, które nie są tak ważne jak plastyka, muzyka, są zbierane oczywiście w tych grupach wiekowych i mają minimum 3-4 godziny nauki języka polskiego, żeby mogły gdzieś tam może szybciej tutaj u nas korzystać z tej edukacji w normalny sposób. Natomiast już wyszło rozporządzenie, że dyrektorzy mają zgłaszać też, no mamy 8 klasy, tak, egzamin, zgłaszać te dzieci do komisji egzaminacyjnych. Zobaczymy, no wszystko jest taką trochę wielką niewiadomą i tutaj też bym prosił, jeśli chodzi o przetargi, bo moglibyśmy puszczać świetlicę Wola Szczygiełkowa, ale no jest to dzisiaj trochę szaleństwo. Ceny są szok. No stal, sami Państwo wiecie, jeżeli ktokolwiek ma gdzieś do czynienia z budowlanką, czy buduje coś, czy coś robi, to wie, że to jest masakra i miejmy nadzieję, bo to pewnie też są ceny spekulacyjne. Ja nie wierzę, żeby to nagle tak gdzieś podrożało, chociaż patrząc na to, jak dużo tej stali do nas szło z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji, to i innych tych elementów, tak? Widzimy już, tutaj wcześniej rozmawialiśmy na temat żywności, na temat ceny zboża, jak to też poszło w górę. Z tym, że to wszystko gdzieś tam nie wpływa korzystniej na rolnictwo, bo ceny nawozów poszły jeszcze lepiej. A to znaczy się, że przepadłyby pieniądze z projektu? Nie, no nie pod tym kątem, Pani Bogusiu. Ja nie mówię, że nie będziemy tego ogłaszać nieskończenie długo. Nie zakładam tego, tak? Będziemy, bo my też sobie nie wyobrażamy na pewne elementy, że nie złożymy, bo jak nie zrobimy tego teraz i mamy dofinansowanie z zewnątrz, to potem będziemy musieli to zrobić z samych swoich i to na pewno też wyjdzie drożej. To jest tak samo jak z tymi drogami, o których tutaj wspomniałem, że jeżeli mamy dofinansowanie na jednej 60, na drugiej 80%, to nawet jeśli teraz trzeba będzie do tego dołożyć, nie wiem, jedna firma wystąpiła o 400, druga pisze tylko o wzroście, to trzeba będzie siąść, negocjować, niech się te ceny ustabilizują, żeby nie było tak, że podpiszemy aneks tyle i tyle, a za 2 tygodnie znowu się okaże, że jeszcze jest albo w tą i co, no jak my potem też z tego mamy prawnie gdzieś wyjść i zresztą no i przed ludźmi, tak? Wszyscy by woleli, firmy chyba też, żeby mogły sobie narzucić stałą marżę, stałe ceny, zaplanować coś i zrobić. Nie jesteśmy jedyni, no rozmawialiśmy, bo ten sam wykonawca robi drogę 751 do Suchedniowej, wiecie Państwo, co tam jest, tak? A tam nie jest kontrakt na 1 000 000 zł, tylko to jest kontrakt na dziesiątki milionów. Dziękuję i jeśli można, jest z nami pan dyrektor. Ale chwileczkę poproszę, bo pan radny Tadeusz Zieliński zgłosił się jeszcze do dyskusji. Bardzo proszę pana Tadeusza. Dziękuję bardzo. Ja do pana Dominika Dudka, radnego. Chodzi o tą komisję skargi wniosków. Pan wie, dlaczego my zakończyliśmy komisję. Prosiłem wielokrotnie pana o nienagrywanie tej komisji, bo to no mamy do czynienia z bardzo wrażliwymi danymi. Nie chcemy skłócać ludzi między sobą. No niestety nie możemy tego zrobić, prawdopodobnie nie zabronimy panu, rozumiemy to wszystko. Nie zrobi pan tego na pewno, z tego chyba, że pan zrobi. Także musieliśmy skorzystać z porady prawnika. Więc przerwaliśmy tę komisję. Następna raz, wiadomo, że ma pan już wiadomość ma pan o następnej komisji, także będzie przeprowadzona komisja dalej, będzie prowadzone to tak, jak było. Także no tyle mogę panu powiedzieć. Nie? Jeśli pan nie chce zrezygnować z tego, no trudno, będziemy musieli się. Tylko bym prosił jedno, żeby nie wyciekły te dane wrażliwe gdzieś na zewnątrz. Wiadomo, że to grozi też odpowiedzialnością jakąś z pana strony, tak? Dziękuję bardzo. Proszę pana Dudka, radnego.
Dziękuję panie przewodniczący. To tak tylko informacyjnie będę komisję dalej nagrywał, a druga sprawa z tymi danymi wrażliwymi, jeżeli wyciekną, a osoba zainteresowana nie zgłosi tego do organów, to się nic nie dzieje. Tak naprawdę tylko wyciek danych osób, czyli wyciekają moje dane, tylko ja mam prawo zgłosić to do odpowiednich organów, nikt inny nie ma tego prawa. Czyli jeżeli nawet wyciekną dane, a te osoby nie zgłoszą roszczeń w stosunku do osoby, to nic się nie będzie złego działo. Dziękuję. Dziękuję panu. Proszę jeszcze pana wiceburmistrza. No, ale rozumiem, że pan nie zakłada, że wyciekną. Spokojnie. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja powiedziałem, że rozważam jeszcze opcję taką, aby tą komisję online nadawać, to znaczy bezpośrednio to, co się dzieje na komisji. Dlatego też asekurowałem się tym i dowiadywałem się, jak to wygląda pod kątem prawnym. Sam byłem w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Wiem, jak to wszystko funkcjonuje i wiem, że tylko mogą osoby, których dane dotyczą, wnosić roszczenia w tej sprawie. Dlatego ja wszystko analizuję na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję. Jakie będą konsekwencje prawne, jak zrezygnujemy wszyscy? Proszę pana wiceburmistrza. Nie, panie Włodzimierzu, to nie ma sensu. To są stałe komisje, one mogą być. Natomiast myślę, że państwo jesteście tak poważnymi ludźmi, że da się to zrobić w taki sposób, żeby nie było czuć obaw też z państwa strony. I myślę, że to da się tak przeprowadzić. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Tutaj pan w swojej pierwszej wypowiedzi, zadając pytania, pytał, dlaczego nie pracowała, dlaczego nie pracuje. Chciałem tylko przypomnieć, że zgodnie z prawem o pracach komisji decyduje przewodniczący. Gdzie pracują radni, to oni o tym decydują. Wielokrotnie pan na to się powoływał w swoich wypowiedziach, kiedy my o coś pytaliśmy. Więc przewodniczący zamknął posiedzenie komisji, w poniedziałek je otworzy. Chciałem pana tylko uspokoić, że komisja normalnie pracuje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze pana Włodzimierza, pana Dudka. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, nie wiem, czy pan widział, jak wyglądała ta komisja, bo chyba pana nie było, o ile dobrze pamiętam, dlatego no ja wiem, jak to wyglądało. To może tyle, nie będę tego szczerze omawiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan wiceburmistrz. Tylko krótko. Komisji nie widziałem. Widziałem pana biegającego z kamerą po korytarzu. Przez chwilę się wystraszyłem, ale to tylko tyle. Dziękuję. No dziękuję panu. Proszę. Proszę pan. No to panie burmistrzu, polecam wizytę u okulisty, bo z kamerą nie latałem po korytarzu, bo kamerę miałem schowaną w torbie, która w żaden sposób nie wskazywała, że tam jest kamera. Dlatego polecam wizytę u stosownego specjalisty. Dziękuję. Dziękuję bardzo panom. Szanowni państwo, pan burmistrz, bardzo proszę pan burmistrz Skiba. W sprawach różnych, drodzy państwo, bo tutaj padło wiele różnych stwierdzeń na temat sprzedaży działek, zbycia, nabycia i próby sprzedawania tych nieruchomości gminnych. Jest z nami pan kierownik, pan Chrzęszczyk Marcin. Prosiłbym o odczytanie, ile gruntów gmina zbyła podczas mojej pracy siedmioletniej w samorządzie, ile nabyła. Szanowni państwo, ja tutaj troszeczkę chciałbym porozmawiać na temat tych działek. I tak, lata 2014-2021, ilość nabytych działek na terenie miasta i gminy Bodzentyn, ponad 11 hektarów nabyliśmy, czyli kupiliśmy od osób fizycznych, z czego 3,6 hektara została przekazana w drodze zamiany ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym pod ścieżkę rowerową. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż gruntów w latach 2014-2021, to jest jakieś niecałe 60 arów. No, czyli można tutaj sobie porównać ilość zakupionych do ilości sprzedanych. I tutaj jeszcze troszeczkę historii. Lata 2004-2014. Ilość zakupionych działek przez gminę Bodzentyn to jest 2 hektary z małym haczykiem. Ilość działek sprzedanych w tych samych latach to jest troszeczkę ponad 2,5 hektara. Jeśli chodzi o grunty nabyte w drodze komunalizacji, to lata 2015-2021 ogólnie nabyliśmy ponad 270 działek
o łącznej powierzchni 83,5 hektara. To były głównie drogi, przeważnie to były drogi, place, z czego Bodzentyn, 64 działki o powierzchni 13 hektarów. No, w międzyczasie były jeszcze działki, które były przejmowane przez gminę decyzją wojewody. Były działki, które zostały zasiedzone. Mam na myśli tę działkę, siedziba Pług Bodzenty przy Kieleckiej. I jeszcze. I jeszcze działka ponad 3 hektarowa w drodze darowizny od starosty Kieleckiego. Chodzi o wzgórze zamkowe. Także można porównać, przeanalizować, to wszystko jest. Także dziękuję. Pan burmistrz. Ja bym prosił wszystkich radnych, żeby sobie to może skopiowali, skserowali, żeby mieli dla, na czym ktoś coś powie i niech sobie zapozna się z materiałami i oceni obiektywnie, że jedną z naszych kluczowych działań przez ostatnie 7 lat to była właśnie komunalizacja, legalizacja i pozyskiwanie gruntu pod niezbędne inwestycje dla mieszkańców miasta gminy Bodzentyn. To nie jest tak, że my próbując sprzedać w drodze przetargu nieruchomości gminne, które w tej chwili nie są strategiczne dla naszej działalności, jest takim nadużyciem bądź pobawieniem funkcjonowania naszego urzędu. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Jak już robimy takie zestawienia, to bardzo bym prosił pana zastępcę kierownika o to, aby przedstawić jeszcze, przygotować mi zestawienie. No, dla mnie, powiem dla mojej wiadomości, od roku 94, jak to wyglądało do tego okresu poprzednika, bo tam też ciekawe inwestycje były realizowane. Ja sobie chciałbym również to przeanalizować. A to, co pan mówi, panie burmistrzu, że to nie są kluczowe działki, no to dzisiaj tak mówimy, a najlepiej to obrazowało spotkanie z mieszkańcami Bodzentyna dotyczące obwodnicy, że z obszarów, którędy miała biegnąć obwodnica, przeszliśmy na obszary całkowicie inne, gdzie się okazało, że no fajnie jest, bo tam mamy działki. I wszystko zweryfikowało jedno spotkanie. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest wśród nas pan dyrektor Centrum Kultury, pan Marcin Sikorski, którego serdecznie witam. Chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry. Witam serdecznie panią przewodniczącą, pana burmistrza i państwa radnych. Proszę państwa, proszono mnie, żebym się odniósł do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z Kielc, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Bodzentynie w tym roku, już powiem kiedy, zakończyła się 11 lutego tego roku. Ogólnie mówiąc, ja do tej kontroli podchodzę bardzo pozytywnie, ponieważ każda kontrola, która przychodzi, wskazuje pewne działania, jakie poszczególna jednostka powinna powziąć, żeby lepiej funkcjonować. I tak stało się również w tym przypadku. Dostaliśmy 4 zalecenia. Jak na kontrol z Inspekcji Pracy uważam, że to jest bardzo niewiele i tak też wynikało zresztą z rozmów po tej inspekcji. Były to zalecenia, przytoczę konkretnie. Na przykład uporządkowanie akt osobowych u 2 pracowników, ponieważ jak dobrze pamiętam, chyba zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy były w części A, a nie w części B. Ci państwo, którzy się orientują w dokumentacji pracowniczej, wiedzą, że w części jednej są dokumenty typu jakieś tam zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o szkoleniach i tak dalej, w drugie są bardziej takie twarde, powiedzmy w cudzysłowie, czyli umowa o pracę, aneksy i tak dalej. Przez pomyłkę kiedyś to zostało wpięte, że tak powiem, nie w tym miejscu, gdzie powinno być. Dokumenty były oczywiście, tylko trzeba je było przepiąć z jednej części do drugiej. Drugie zalecenie dotyczyło określenia umowy o pracę. No tutaj
że tak powiem, rozmawiałem o tym z panią inspektor, to określenie umowy o pracę było w tej umowie wskazanej, tu dokładnie chodzi o umowę z 28 lutego 2018 roku, czyli wtedy, kiedy ja jeszcze nie byłem dyrektorem biblioteki, ale to nie o to chodzi. To określenie było mimo wszystko, tylko ono nie było w nagłówku, że jest to umowa na przykład na czas nieokreślony, tylko było gdzieś tam dalej w treści, że umowa obowiązuje na czas nieokreślony. No może inaczej, że tak powiem, inspekcja pracy chciała, żeby to wyglądało, ale fakt sam jest zawarty w umowie i tutaj nie ma żadnego błędu. Niestety zdarzyło się, że dwóch pracowników nie miało urlopu takiego 14-dniowego w tamtym roku. Wynikło to niestety z tego, że łączyliśmy dwie instytucje i no z racji nawału tego obowiązków trzeba było pozamykać szczególnie kwestie pewne finansowe. To odbyło się oczywiście za zgodą pracowników i tutaj inspekcja pracy, no można powiedzieć, że dała takie upomnienie albo wskazówkę, żeby jednak tego przepisu pilnować i dawać te urlopy. Pozostali pracownicy oczywiście takie urlopy zawsze uzyskiwali i nigdy nie było z tym jakichś tam problemów obecnie, jak i w poprzednich latach. Mamy jeszcze pewnie budzące, że tak powiem tutaj, bo wiem, że pan Dominik Dudek o to się zwracał do pana burmistrza. Jedno działanie, no bardziej takie miękkie, ale nie chciałbym go podejmować, jeśli będzie jakoś tam rozszerzone, to się odniosę. Dotyczące takich bardzo miękkich kwestii pracowniczych i stosunków międzyludzkich. Oczywiście zgodnie z tym zaleceniem podjęliśmy pewnego rodzaju działania, które mają poprawić jakieś tam nasze wspólne relacje. Aczkolwiek uważam, że jako dyrektor, który funkcjonuje od 2015 roku, nie mam sobie tutaj nic do zarzucenia, co pewnie mogą potwierdzić niektóre osoby, ale to jest kwestia może względna, może po prostu wynika z jakichś innych przyczyn, trudno powiedzieć. Żałuję, że pan radny nie zgłosił się do biblioteki o przedstawienie mu tych dokumentów, bo często gdzieś tam widzimy się na rynku czy w pobliżu naszej jednostki. Wystarczyło tylko przyjść, zapytać. Myślę, że nie byłoby żadnych problemów, żebyśmy takie dokumenty udostępnili w tym zakresie, jaki to oczywiście jest, zgodnie z RODO. Jeśli państwo mają w tym zakresie jakieś pytania, to ja bardzo proszę i bardzo chętnie odpowiem. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Panie dyrektorze, mam pytanie. Taki protokół może, powinien być, protokoły pokontrolne publikuje się na stronach BIP-u. No, biblioteka ma stronę BIP-u, czy ten protokół zostanie opublikowany w najbliższym czasie? Proszę pana, ten protokół będzie opublikowany, jeśli będzie taka zgoda wszystkich pracowników, ponieważ jak pan dobrze jest zorientowany, w czasie kontroli została przeprowadzona ankieta wśród pracowników, która dotyczyła kwestii typowo pracowniczych. Wynikają z niej pewne kwestie, które mówią o możliwościach, nie o zaistnieniu faktów. I tutaj bym bardzo prosił, żeby to też cały czas w tych wypowiedziach pana podkreślać. Sama ankieta nie jest dowodem na zaistnienie pewnego faktu. Ona mówi, że jest, ogólnie już poruszamy tą kwestię i ona gdzieś tam szerzej wypłynęła. To bardzo bym państwa prosił, żeby używać słowa możliwość. Z jakich względów państwo, myślę, wiedzą. Jeśli pracownicy nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby ten protokół umieścić, to taki protokół oczywiście umieścimy. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Panie dyrektorze, to ja widzę, że pan jakieś nowe standardy dostępu do informacji publicznej chce wprowadzać w naszej gminie. To dlaczego pan burmistrz nie pyta, czy protokoły pokontrolne, nie wiem, tam RIO, nie RIO, innych instytucji, pracowników nie pyta, czy może je publikować, tylko publikuje. Bo do tego zobowiązuje, to jest informacja publiczna. Ja powiem panu, ja uzyskałem taki dokument i został zanonimizowany, o co wystąpiłem również do Państwowej Inspekcji Pracy. I ja nie widzę problemu w tym, że jak jest protokół zanonimizowany,
plany, żeby coś takiego udostępnić, a wręcz powiem tak, no informacja publiczna, ja już ją pozyskałem w formie informacji publicznej, no i jeżeli będą jakieś obawy, no to ja mogę sam to opublikować z uwagi na to, żeby pana nie stawiać w kłopotliwej sytuacji, bo ja pozyskałem to w trybie dostępu do informacji publicznej i taką informację można swobodnie przekazywać dalej, tak jak na przykład to czyni taka instytucja z Masłowa, która w bardzo fajny sposób pozyskuje informacje z różnych instytucji i publikuje je później. Dlatego dziwi mnie pana zachowanie, że pan chce pytać pracowników, czy zgadzają się na publikację wystąpienia protokolnego instytucji kontrolującej. No dla mnie to jest coś dziwnego i bardzo bym chciał się dowiedzieć, na jakiej podstawie pan chce konsultować z pracownikami, czy można publikować protokoły pokontrolne, bo dla mnie to jest coś niebywałego, co teraz pan powiedział. Dziękuję. Ja chciałabym zapytać pana radnego Dominika Dudka, w jakim celu pan prosi o upublicznienie właśnie tego protokołu? Czy pan znalazł jakieś rażące nieprawidłowości i chce pan do tego jakby powiadomić cały świat? Czy o co chodzi z tym upublicznianiem, że pan tak o to zabiega? Słucham pana. No powiem tak, że nie muszę pani odpowiadać, ale pani odpowiem, pani przewodnicząca. Pani po raz kolejny myli moją skromną osobę z osobą pana burmistrza. To pani kontroluje działalność pana burmistrza, nie radnego. Po raz kolejny podkreślę, co wynika z ustawy o samorządzie gminnej. Zachęcałbym do zapoznania się z tą ustawą. A powiem pani tak, a chcę, żeby to było opublikowane z prostej przyczyny, ponieważ to jest informacja publiczna i wszyscy mają prawo dowiedzieć się, co tam się znajduje. Nie wiem, co pani w tym zdrożnego widzi i nieodpowiedniego. Po prostu protokoły pokontrolne instytucji samorządowych to jest informacja publiczna. Na podstawie takiej uzyskałem tą informację i bez problemu można to opublikować. Dziękuję. Słucham, pan wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński. Ja chciałem tylko usłyszeć doprecyzowanie. Czy pana problem polega na tym, tylko i wyłącznie na tym, że tego protokołu nie ma na BIP-ie? Czy całe to pana tutaj te wywody dotyczą tego, że panu tylko zależy na tym, żeby ten... I tylko tyle. Żadnych innych problemów pan nie ma, jeśli chodzi tutaj, bo rozumiem, że jeśli chodzi... Bo rozumiem, że jeśli chodzi o sprawy pracownicze, to nie jest akurat kwestia radnego. Nie, dlatego nie, nie. Publikacja samego protokołu oczywiście. Rozumiem, bo zdaje pan sobie sprawę, że jeśli chodzi o sprawy pracownicze, to jest sprawa dyrektora i sprawa pracowników. Dziękuję. Proszę, pan radny Dominik Dudek. Oczywiście doskonale sobie zdaję z tego sprawę, dlatego wystąpiłem od razu do instytucji o anonimizację, chociaż powoływałem się jako radny Rady Miejskiej o ten protokół. Wystąpiłem od razu o anonimizację. Chodziło mi tylko o treść protokołu i elementy, jakie zostały podniesione w jego treści. I tyle. I dostałem zarówno wystąpienie, jak i protokół pokontrolnych. Uważam, że fajnie by było, dobrze by było, aby ten protokół poznali inni mieszkańcy gminy. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz, pan Dariusz Skiba. No i nie wystarczyło tak spokojnie, nie tak uszczypliwie, i tak z góry, nakazująco, zarządczo. Znaczy, bo ja mam pewne kompleksy, bo już tak siedzę, słucham i nie zrozumiałem przez godzinę. Panie wiceburmistrzu, ja również na wstępie, jak pan radny Dominik Dudek wyciągnął właśnie ten protokół pokontrolny, to myślałam, że tam są jakieś naprawdę rażące nieprawidłowości, ale po przedstawieniu całej sytuacji przez dyrektora Centrum Kultury stwierdziłam, że tak naprawdę to jest okej. Słucham. Pani proszę, przewodnicząca, może jest ok według pani, bo ten smaczek tego protokołu, który był, został delikatnie przemilczany przez pana dyrektora i może dlatego pani uważa, że jest wszystko ok. Dziękuję. Proszę państwa, pan przepraszam bardzo. Proszę pan wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński, proszę bardzo. Ostatni raz, to teraz to z kolei doszedłem do wniosku, że nie chodzi o protokół, tylko o smaczek. Tak. Zabrakło tego smaczku. Proszę państwa, przepraszam bardzo. Ja bym bardzo prosiła państwa radnych o spokój i proszę, niech zabierze głos pan dyrektor Centrum Kultury, pan Marcin Sikorski. Proszę państwa, przepraszam bardzo, bo ja nie miałem czasu okazji dzisiaj słuchać, że tak powiem, sesji, ponieważ mam
inne zajęcia równie istotne jak wysłuchiwanie sesji i obrad. Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście, to jak dzisiaj, stawiam się na Państwa żądanie czy prośbę. Ale jeśli pan radny Dominik Dudek ma jakieś konkretne zarzuty co do pracy lub nieprawidłowości, to ja bardzo proszę o przedstawienie ich. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Panie dyrektorze, nie wiem, czego pan nie zrozumiał z mojej wypowiedzi. Chodzi o publikację, zadałem panu pytanie o publikację protokołu Państwowej Inspekcji Pracy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej instytucji, którą pan zarządza. Nie wiem, w czym pan tu widzi jakieś podteksty, dziwne informacje. No proszę tylko o taką drobną rzecz. Twierdził pan, że każdy, kto by się zgłosił, uzyskałby ten dokument, nie trzeba by chodzić po instytucjach. No ja chciałem oszczędzić panu pracy, nakładów zarówno czasowych, jak i finansowych, jak często to słyszę w gminie, dlatego wystąpiłem do źródła, czyli do instytucji, która przeprowadza kontrolę. Dziękuję. Proszę, pan Marcin Sikorski, proszę bardzo. Ja wiem, że pana wypowiedzi są tutaj w różny sposób często i odpowiedzi formułowane i pomija pan tą kwestię tego smaczku, o którym pan wspomniał przed chwilą. Jeśli ma pan jakieś pytania o ten smaczek, który podobno został pominięty, a oczywiście o nim mówiłem, to bardzo proszę o przedstawienie konkretów, które, że tak powiem, będą zgodne z prawdą i możemy trochę podyskutować, jeśli jest taka potrzeba. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Czy dobrze, żeby skończyć tą dyskusję niepotrzebną? Panie dyrektorze, czy pan będzie publikował na BIP-ie ten protokół, czy nie? Dziękuję. Czyli rozumiem, że niestety, ale nie zrozumiał pan pytania mojego. Proszę pana, oczywiście po wykreśleniu informacji, których nie można publikować, to udzielimy takiej informacji, nie ma problemu. Aczkolwiek i tak nie uzyskałem informacji od pana na pytanie zadane. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Także dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. To jest zamknięcie obrad. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie. Dziękuję wszystkim za przybycie i za udział.